Słuchaj, twoim problemem nie jest to, że ty nie potrafisz znaleźć zleceń, tylko na przykład nie jesteś w stanie się wyróżnić na tle tych innych copywriterów. Korzystają właściwie z tych samych formów, metod pozyskiwania klientów. Nie? I dopóki tego nie zmienią, no to ciężko będzie cokolwiek zmienić w samych zarobkach. Czyli Paweł, skąd ty się wziąłeś w copywritingu? Z lenistwa. Wtedy chyba zacząłem rozkminiać po prostu, jak to zrobić, żeby z tego więcej pieniędzy wyciągnąć. No bo generalnie wtedy nie miałem pracy, miałem już mieszkanie, trzeba się było utrzymać. Głupio byłoby znowu iść do mamy i pożyczać pieniądze. Nie, nie widziałem przyszłości z taką kasą, nie? Że wiesz, zarabiam, nie wiem, 2 czy 3 tysiące miesięcznie. Trochę maławo w perspektywie 10 czy 15-letniej. Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Siema. Kiedy rozmawiałem z Robertem Szewczykiem, mówił, że poszedł w copy sprzedażowe, bo tam jest pieniądz. A w copy sprzedażowym największy pieniądz jest w ofertach. A jak oferty sprzedażowe, to Paweł Cisek. Siema, Paweł. Cześć, cześć. Cześć, witam i ciebie, i naszych widzów, słuchaczy, w zależności, gdzie nas tu oglądają bądź słuchają. Siema, siema. Siema, Paweł. Co ostatnio napisałeś za pieniądze? No w sumie jak jesteśmy przy ofertach, no to tak się składa, że ofertę suplementu, diety, właściwie dzisiaj rano skończyłem. No i cóż, no w przyszłym tygodniu będą testy, zobaczymy, co się napisało. Powiedz coś więcej o testach, ile może zdradzić w ogóle o testach, bo ja mam takie wrażenie, że wielu osobom się wydaje, że oferta sprzedażowa, widziałem kiedyś takie propozycje, napiszę ofertę sprzedażową za 300-500 zł, nie? I ludziom się wydaje, że widzę, że się śmiejesz, że ofertę sprzedażową to jest, wiesz, siąść i napisać, że mam produkt, mam klienta, siadam i piszę, opisuję ten produkt, nie? I teraz powiedz coś o tych testach. Wiesz co, no to zależy oczywiście od rynku, nie? I od tego, kto to sprzedaje, no bo jeżeli mówimy o osobie, która ma już zbudowaną jakby publikę, społeczność, jakby wyrobioną markę, ma do kogo to sprzedawać, no to wtedy faktycznie, jeżeli na przykład no jest problem, jest rozwiązanie, no to ona się nie musi tak naprawdę bardzo starać, żeby coś sprzedać, nie? Natomiast w przypadku, no podejrzewam, większości twórców, czy na przykład firm, które sprzedają, tak jak w tym wypadku, w przypadku tej oferty, do na przykład zimnego rynku, no to tu już jest gorsza sprawa, bo tu najczęściej jakby ten pierwszy strzał to jest albo nie wypał, albo nie do końca jest to tak, nie do końca tak pięknie to wychodzi, jakby się chciało, żeby to wychodziło. I w przypadku na przykład ofert, tak jak na przykład oferty suplementów, gdzie celujemy w totalnie zimny ruch, gdzie ktoś sobie przegląda, na przykład nie wiem, wpisuje w Google hasło, nie wiem, jak schudnąć do Sylwestra, do świąt czy cokolwiek, i wyskakuje mu tak naprawdę nasza oferta, nie? I tu już jest prawdziwy pokaz, że tak powiem, siły. Czy potrafimy zmienić na tyle te przekonania tej osoby, żeby ona nam zaufała, żeby ona zobaczyła w tym naszym rozwiązaniu no, to rozwiązanie, które faktycznie jej pomoże, pomimo że widziała, nie wiem, w tym tygodniu 50 innych podobnych, nie, które obiecywały jej to samo, albo na przykład próbowała już 10 czy 15 różnych suplementów i one jej nie pomogły. Więc dlatego mówię właśnie, że czy będziemy potrafić zmienić przekonania, bo to się różni od przekonywania kogoś, nie? Bo zauważyłem, że wiele osób próbuje kogoś przekonać na siłę do swojego produktu, ale to dobra, bo tu robię dygresję, później do tego wrócimy. Natomiast jeżeli chodzi o te testy, no to tu jest akurat sprawa jest prosta, nie? No puszczamy po prostu dwie wersje, zazwyczaj na przykład mamy wersję jedną, gdzie mamy jeden pomysł na jakby na sprzedaż, na to, jak chcemy to klientowi komunikować. Na druga wersja jest podobna, ale na przykład dodajemy po prostu historię, powiedzmy, czyli jakby sama część ofertowa gdzieś w dalszej części, ona jest identyczna, natomiast różnią się na przykład początkiem, nie? Czyli powiedzmy z początku mamy storytelling, jakieś nawiązanie do historii, gdzie ta oferta wtedy, no ona nie wygląda początkowo dla tego klienta jak oferta, nie? Nie jest to takie oczywiste, nie jest też taka forma, która by odpalała od razu te mechanizmy obronne, nie? Na tyle ona potem oczywiście, wiadomo, nie robimy z czytelnika debila, bo
tu też robi wiele osób błąd na zasadzie, że próbują tak już skrzętnie ukrywać wszystko, nie robimy tego. Mniej więcej ta osoba jest w pewnym sensie świadoma jakby do czego, gdzie ona weszła, natomiast zanim ta oferta zostanie pokazana, no to nam chodzi o to, żeby ona zobaczyła tą różnicę, nie? Więc no, tak naprawdę no, to się w taki sposób się to testuje. Jeżeli mówimy powiedzmy o kursach online, no to tam zazwyczaj też, na przykład ostatnio test, który prowadziliśmy z klientką, no to właściwie tyczył się tego, co zadziała lepiej, nie? Czyli czy to będzie krótka, czy dłuższa oferta. No i z tej krótszej też powycinaliśmy wszystkie takie teoretycznie zbędne z punktu widzenia klienta rzeczy. No i puściliśmy na to ruch i po prostu rozdzielamy 50 na 50 i patrzymy tak naprawdę, która wygeneruje większą sprzedaż, nie? No bo czasami rzeczywiście się okazuje, że powiedzmy dana grupa docelowa jest na tyle jakby świadoma problemu, świadoma tego rozwiązania, które my chcemy im przekazać, że no, nie potrzebują czytać, nie wiem, 300-kilometrowej oferty, bo tak naprawdę wystarczy im jakieś wprowadzenie, opis prosty mechanizmu tego, w jaki sposób to działa i czemu to działa. No i przedstawiamy ofertę i jakby dobijamy tak naprawdę targ. Ciekawe, mocny wstęp. Od razu z pierwszego pytania takie mięso. Zobaczymy, co będzie dalej, aż się zaczyna bać. Do tego przekonywania i do przekonań jak najbardziej wrócimy. Interesuje mnie ten temat mocno, tym bardziej, że się ostatnio z tym ścieram, ale trzeba zacząć od początku. Czyli Paweł, skąd ty się wziąłeś w copywritingu? Z lenistwa. Jeśli miałbym, wiesz, już tak maksymalnie spłycić i uprościć, no to z lenistwa generalnie, bo tam, wiesz, ja jakby karierę swoją edukacyjną gdzieś tam kończyłem na technikum budowlanym, więc no jakby już będąc w tym technikum gdzieś tam pisałem jakieś, wiesz, posty, bo to wtedy to już dawno, dawno temu było, ale jeszcze wtedy były takie ogłoszenia na Allegro, że tam szukali klienci ludzi na przykład do rozkręcania jakichś for internetowych, nie? Gdzie tam płacili za, nie wiem, ileś tam złotych za x postów napisanych na tym forum, nie? Czyli tam trzeba było, nie wiem, zrobić 10-15 użytkowników, nie? Zarejestrować się i tam, wiesz, udawać, że jest się kimś z rozwojoną jaźnią i dyskutować sam ze sobą, nie? Właściwie tylko pod innymi nikami. No chodziło o to generalnie, żeby tam te dyskusje rozkręcać, że wejdą nowi użytkownicy, będą widzieć, że coś się tam dzieje, no i zostaną, nie? No i potem z tego przeszło na jakieś tam posty, nie wiem, do tych katalogów, już nie pamiętam nawet, jak się to dokładnie nazywa, jakieś opisy produktów i tak dalej, czyli takie typowo, taki SEO copywriting, ale nawet bym tego tak nie nazwał, bo bym obraził jakby tych takich SEO copywriterów, którzy są mocni w tym, co robią. Wtedy to były po prostu jakieś tam teksty z frazami takimi podstawowymi, kluczowymi i tak dalej. No i właściwie wtedy nawet jeszcze nie wiązałem jakoś szczególnie z tym przyszłości, z tego względu, że no, to była fajna kasa na tamten moment, no bo to było technikum, kieszonkowego nie potrzebowałem, bo sobie byłem w stanie na jakąś tam umowę o dzieło zarobić czy coś w tym stylu. Były już te konto w mBanku, pamiętam, można było mieć od 13 lat za zgodą rodziców, więc jakieś tam te pieniądze były. Natomiast no jakby, wiesz, patrząc przez pryzmat tych zarobków, które ja wtedy miałem, no to były fajne zarobki jako takie, żeby mieć po prostu swoje jakieś w wieku 15 lat. Natomiast no, nie widziałem, wiesz, jakby przyszłości z taką kasą, nie? Że wiesz, zarabiam, nie wiem, 2 czy 3 tysiące miesięcznie, powiedzmy, nie? To no, trochę maławo w perspektywie 10 czy 15-letniej, nie? Bo ja wtedy właśnie widziałem copywriting jako coś takiego, jako te tanie teksty, gdzie no serio trzeba się opisać. Jakby nie doszedłem jeszcze do tego momentu, gdzie poznałem właśnie, że można tak naprawdę brać więcej pieniędzy, czy to z artykuły blogowe, już jakieś takie konkretne, specjalistyczne, czy też właśnie oferty sprzedażowe. Więc od tego się zaczęło, no i później tak naprawdę rzuciłem tym cholerę na chyba rok, czy dwa, czy trzy w sumie nawet. No i potem gdzieś, jak już wróciłem, no to zacząłem szukać właśnie już bardziej pod kątem czegoś bardziej, lepiej płatnego.
Ciekawe, ciekawe. No tak, nie. No, znaczy ciekawe, ja wiem, no taka, wiesz, to jest takie małymi kroczkami, nie? A z lenistwa dlatego, że właśnie nie chciało mi się jakoś tam bawić na budowie i tak dalej. Popracowałem trochę na budowie i wiedziałem, że już nigdy nie chcę tam wracać, więc właśnie szukałem, kombinowałem czegoś właśnie w tym kierunku. Jasne, ja pamiętam, że moje początki w copywritingu jeszcze nie wiedziałem, że to copywriting. Były też w liceum, jak pisałem koleżance prace domowe z angielskiego za piątaka, też żeby mieć do tego browara na piątek, nie? Później nie wiedziałem jeszcze, co, jak się życie potoczy. No i mówisz tak, mówisz, że jeszcze nie doszedłeś do tego, żeby brać więcej pieniędzy, że nie widziałeś w tym pieniądza, ale w końcu zacząłeś pisać to kopii sprzedażowe. I skąd to kopii sprzedażowe? Czemu kopii sprzedażowe? Czemu direct response i jak wyglądała ta droga? Wiesz co, kurczę, nie mogę sobie przypomnieć dokładnego momentu takiego, w którym ja to zacząłem pisać. W sensie zacząłem pisać oferty czy właśnie jakieś mailingi. Pamiętam, to co mi teraz przychodzi do głowy, taki punkt jakby taki zwrotny, taki bardziej mógłbym go nazwać w sumie z perspektywy czasu przełomowy, to były konsultacje u Bartka Popiela, gdzie ja już wtedy coś działałem, jeżeli chodzi o oferty, już tam miałem jakieś tam pierwsze takie rzeczy, które robiłem dla klientów. Z tym, że on wtedy organizował jakieś takie bezpłatne konsultacje chyba i udało mi się właśnie dopisać tam, zmieścić w tym limicie osób na te konsultacje, coś tam gadaliśmy i pamiętam, że właśnie wyszło z tych, podczas naszej rozmowy wyszło mi, że no generalnie powinienem iść właśnie w tym kierunku. A w tamtym momencie to był najlepszy kierunek, bo Bartek gdzieś mi tam chyba nawet widział te moje oferty. Ja mu to chyba pokazywałem, on mówił, że to jest w sumie już całkiem dobre i tak dalej. I pamiętam, że od niego właśnie dostałem zlecenie też na napisanie oferty. On mnie tam później jeszcze polecił jakiejś osobie po jakimś czasie. I tak się to tak naprawdę zaczęło. Już wtedy faktycznie już szedłem bardziej w kierunku ofert sprzedażowych, mailingów. Wtedy jeszcze były tam, na tamtym etapie były jeszcze takie artykuły długie, blogowe, też nie jakieś tam krótkie, bardziej po CEO, tylko już takie specjalistyczne, jeżeli chodzi o marketing i biznes. I tak, i to był taki początek tak naprawdę takiej decyzji, no bo wtedy też pojawiły się już jakieś większe pieniądze, no to już była też motywacja do tego, żeby ten temat mocniej zgłębić. Ciekawe jestem tego momentu, w którym zdałeś sobie sprawę, że w którym przeszedłeś od wrażenia, że tu nie będzie kasy, do przekonania, że tu jednak będzie kasa, bo mam wrażenie, że wiele osób właśnie tkwi w tym takim niskim poziomie stawek i są święcie przekonani. Nawet miałem taką rozmowę, nazwijmy to rozmowę wymiany zdań z jednym gościem, który nie wierzy w bajki o 50 zł za 1000 znaków, nie wierzy w to, że można zarabiać 10 tysięcy złotych miesięcznie z copywritingu, bo on bierze 6 zł za 1000 znaków i to jest chyba szczyt jego możliwości, więc to resztę, wiesz, to co my twierdzimy o copy, to jest po prostu jakaś, nie wiem, ściema, żeby wcisnąć komuś kurs czy coś i wiele osób mam wrażenie, że tkwi w tych takich przekonaniach, że nie da się z tego zarabiać kasy, nie? I jak z tego, czy pamiętasz, jak z tego wyszedłeś? Wiesz co, no właśnie, kurczę, wydaje mi się teraz, jak spróbujmy namierzyć, spróbujmy się cofnąć faktycznie w czasie, gdzie było. Znaczy wiesz co, to było teraz, jak bym o tym pomyślał, moment, tam były artykuły SEO, bo ja tak wtedy, kiedy jakby nie miałem jakby z tego jakichś tam większych pieniędzy, skończyłem tą szkołę i tak dalej, ja się wyprowadziłem z domu, miałem chyba tam wtedy 20 lat i wtedy jeszcze nie miałem jakichś takich właśnie z copywritingiem, już wtedy porzuciłem, że tak powiem, myślenie o przyszłości w tym i znalazłem pracę chyba jako konsultant z Playa chyba i tylko to było, wiesz, to nawet nie był konsultant, tylko to było to wciskanie tych abonamentów generalnie przez telefon, że tam, wiesz, system ci losuje numer, dzwonisz sobie do jakby wybierania, no i jakby
później musisz sprzedać coś tej przypadkowej osobie, można powiedzieć, jakiś tam abonament, nie, dowiedzieć czegoś. I ja pamiętam, że po 3 dniach generalnie z tej roboty wyszedłem i już tam nie wróciłem, bo jakby to mi się kompletnie nie podobało. Nie podobała mi się nie tyle sama sprzedaż, bo z tym nawet nie miałem problemu, żeby tam z tymi ludźmi nawiązywać kontakt i tak dalej, ale no wiadomo, że to było takie strzelanie po prostu ślepakami, nie, że czasem, znaczy większa szansa, że zostaniesz tam zwyzywany przez tą słuchawkę niż że faktycznie zrobisz jakiegoś tam deala, tym bardziej, że jeszcze kasa z tego nie była jakaś duża. Ja wtedy zacząłem kminić, że kurczę, patrząc po stawkach, jakie mi tutaj wyjdą, nawet gdybym faktycznie sprzedał tych abonamentów tyle czy tyle, to one wcale nie będą dużo niższe niż to, co jakby niższe. Wtedy nawet chyba mi wyszło, że one będą niższe niż to, co ja zarabiałem wtedy pisząc te proste teksty, nie? Na, wiesz, tam do tych katalogów, czy w ogóle te artykuły o presle to się nazywało. To było taka, potem zapleczówki to były jakieś droższe i coś tam jeszcze było powyżej. Więc wydaje mi się, że wtedy, kiedy ja z tej pracy tego konsultanta, jak sobie wyszedłem, to wtedy chyba zacząłem rozkminiać po prostu, jak to zrobić, żeby z tego więcej pieniędzy wyciągnąć. No bo generalnie wtedy nie miałem pracy, miałem już mieszkanie, trzeba się było utrzymać. Głupio było znowu iść do... Głupio byłoby znowu iść do mamy i pożyczać pieniądze, nie? Że tutaj się tak bardzo byłem samodzielny przez tydzień czy dwa, nie? A potem mamo pożycz kasy, więc trzeba było coś przekombinować, żeby faktycznie zadziałać i wtedy tak naprawdę szukałem to jakieś tam zapleczówki, to one były droższe, no potem trzeba było, generalnie no to było też takie pisanie na akord, nie, na szybkość, żeby jak najszybciej wykręcić te i jakąś tam stawkę godzinową w miarę. To mi nawet wychodziło w pewnym momencie, no ale no z drugiej strony, wiesz, no jak w miarę jakby też zwiększania się jakichś takich potrzeb finansowych, no to masz coś takiego, że kurczę, no jakby te moce przerobowe jednak są ograniczone, nie? I mi też się nie chce pracować, nie wiem, siedzieć nad tym 8 godzin, ja bym chciał na przykład sobie popisać 4 godziny i tyle, nie? I wtedy wydaje mi się, że chyba wtedy zacząłem szukać czegoś już w tym anglojęzycznym internecie o copywritingu. Mówię, nie jestem w stanie powiedzieć tak konkretnie, mówię, kiedy to kliknęło, na pewno zaczęło się od bardziej czegoś zagranicznego, bo tu w Polsce wtedy nie widziałem, żeby ktoś... A, wiem, nie, kurczę, pamiętam. Dobra, już teraz, już mi kliknęło, od czego się zaczęło. Zaczęło się generalnie od tego, że jakiś tam polski marketer robił taką większą akcję jakby marketingową, to był chyba 2012, jak dobrze pamiętam. Ja oglądałem, ja byłem wtedy taki zajarany, no bo tam wiadomo, tam były obietnice zysku typu właśnie kampania za 100 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. I wtedy mi się to zaczęło podobać, zaczął mi się podobać marketing, on tam coś mówił wtedy o ofertach sprzedażowych, widziałem, że po prostu no, jest w tym kasa, nie? Tylko że nie brałem pod uwagę tego, że ja te oferty będę pisał, tylko raczej, że po prostu zrobię kiedyś jakiś tam swój kurs internetowy czy coś w tym stylu, no bo wiadomo, od razu się tam napaliłem. Wtedy temat odpuściłem, ale później już to był właśnie taki pstryczek, żeby zacząć szukać trochę w innych rejonach, nie? Czyli żeby nie kręcić się ciągle koło tych, nie wiem, takich zleceń typowo zapleczowych, preslowych i tak dalej, tylko pójść trochę w kierunku właśnie marketingu, całej tej otoczki, nie? No bo prędzej czy później, no jeżeli mówimy o marketingu, no to prędzej czy później ten copywriting gdzieś się o niego potkniesz, nie? Właściwie no potkniesz się na samym początku, no bo to jakby jest całość tego, nie? Całość komunikacji. I wydaje mi się, że to był gdzieś ten moment taki zwrotny, że faktycznie zaczęło się od tej kampanii, od tej obserwowania i potem kroczek po kroczku gdzieś to ruszyło. Ale to, co jeszcze mówisz o tych osobach, które gdzieś no, nie mogą jakby, nie wiem, uwierzyć, no to to też wydaje mi się... Przynajmniej ja z paroma osobami, którymi rozmawiałem, które no gdzieś tam
na początku zaczęły w tym copywritingu, a potem odpuściły temat, to wydaje mi się, że tam problem był też z takimi wewnętrznymi blokadami na zasadzie, że jeżeli mam wziąć więcej kasy, to prawdopodobnie będę musiał pisać jakieś, wiesz, oferty w stylu mango, opychać ludziom jakiś szajs i tak dalej, ja tego nie chcę robić, mi się te oferty nie podobają i wiesz, to też jest jakaś blokada, nie? Że to nie jest tylko właśnie jakby patrzenie przez pryzmat tego, że oni są w jakimś takim dołeczku, no bo rzeczywiście, jeżeli ktoś nie wyjdzie poza te takie typowo SEO teksty, gdzie ciągle szuka tylko zleceń od agencji, jakiś tam good content i inne te badziewne portale, no to ciężko bez podniesienia tej głowy i porozglądania się wokół tak naprawdę, ciężko jest wyjść poza takie schematyczne myślenie, nie? Że to jest na pewno nieprawda i wciskanie marzeń. Nie? To niektórzy mówią. Nie wciskanie marzeń, tylko żerowanie na tych marzeniach. Tak, żerowanie na marzeniach. Znaczy wiesz, to nie są marzenia, tylko że trzeba właśnie przekonać. I tu dochodzimy płynnie do przekonywania versus przekonania, że ktoś ma przekonania, że nie da się zarabiać więcej z copywritingu, a my mamy go przekonać, że da się, że nie wiem, pokazać mu, że to jest możliwe, że ktoś zrobił. Tak jak ty kiedyś zobaczyłeś, że da się zarabiać kasę w internecie i zacząłeś drążyć i dodrążyłeś się do tego, że dzisiaj, no nie bójmy się tego powiedzieć, czepiesz dobre siano z copy, tak innym osobom trzeba byłoby to pokazać. I możemy teraz spróbujemy krótko, bo to temat rzeka pewnie na osobny odcinek, różnica pomiędzy zmianą czyichś przekonań a przekonywaniem. Wiesz co, jeżeli chodzi o jakby zmianę przekonań, no to no każdy ma jakieś tam swoje te przekonania, nie? Myśli w jakiś sposób o czymś, o swoim problemie, o tym, czego nie może w danym momencie przeskoczyć, nie? Więc jakby zmiana przekonań no będzie polegać na tym, że my mu po prostu pokazujemy tą inną, alternatywną drogę, nie? Że jakby musimy pokazać mu tak naprawdę, w czym tkwi prawdziwy jakby jego problem, nie? Z tym, z czym on się teraz mierzy. Czyli przykładowo w przypadku już takich copywriterów, nie? Którzy nie mogą na przykład gdzieś przeskoczyć tego płotka i gdzieś tam zarabiać więcej, bo nie wiem, nie chcą, nie mogą albo coś w tym momencie no, jakby blokuje ich na tym poziomie takim podświadomym. No to wydaje mi się, że na przykład jakby przekonywaniem byłoby mówienie im, że ty też tak możesz, zobacz, tutaj zarabiam 100 tysięcy złotych i tak dalej, wystarczy tylko, nie wiem, znaleźć lepszego klienta i tak w ten sposób, nie? Że po prostu jakby wiadomo, nie przekonasz i tak osoby, która jest nieprzekonana, w sensie, że jeżeli ona nie wiem, tego nie czuję, nie jest jakby twoim takim klientem docelowym i tak dalej, bo ja się tego już oduczyłem robić dawno temu z tego względu, że ciężko jest tak naprawdę komuś coś przetłumaczyć, bo pamiętam, że ktoś mi kiedyś powiedział, że to nie jest sztuka sprzedać komuś, nie wiem, jakiś tam kurs czy jakiś produkt, kto chce go kupić, kto ma problem, tylko sztuką jest sprzedać komuś, kto tego nie chce kupić. Nie? Tylko że no, problem jest z tym, że w tym drugim przypadku właśnie musisz kogoś do czegoś przekonać, nie? I to jest trochę tak jakby, nie wiem, jeść zupę widelcem zamiast łyżką, nie? Jakby sobie utrudniać na siłę rzeczy. No jeżeli ktoś nie chce kupić, no to nie jestem w stanie tego go przekonać. Ja też nigdy się na przykład w rozmowach z klientami od razu im na początku mówiłem, że jakby nie jestem cudotwórcą, nie? Nie dam rady po prostu kogoś przekonać do oferty, jeżeli ona po prostu nie rozwiązuje tego problemu, nie rozwiązuje tego jego prawdziwego problemu, nie? Więc zmiana przekonań polega na tym, że pokazujesz ludziom prawdziwy problem. Nie ten, o którym oni myślą, że mają, tylko ten, o którym ty jako specjalista wiesz, że faktycznie siedzi tam głęboko, nie? I potem im go pokazujesz, czyli na przykład w przypadku copywriterów upartych, nie? Którzy są gdzieś, no widzą niby tych ludzi, niby tam ktoś zarabia, ale nie, to ja nie dam rady albo coś w tym stylu, nie? Więc oni szukają ciągle zleceń, nie? Ciągle jest to szukanie zleceń. Jeżeli byśmy chcieli wyjść powiedzmy do takiej grupy, no to ja bym na przykład spróbował w tym kierunku, że słuchaj, twoim problemem nie jest to, że ty nie masz, nie wiem,
nie potrafisz znaleźć zleceń, tylko na przykład, że nie jesteś w stanie się wyróżnić na tle tych innych copywriterów, nie? Że jakby nie sztuką jest szukać kolejnych zleceń, bo tak naprawdę konkurujesz i tak czy inaczej konkurujesz, nie wiem, ze 100 innymi copywriterami, nie? Którzy robią dokładnie to samo, co ty. I wtedy wiesz, on sobie zaczyna uświadamiać, kurczę, faktycznie, ja przecież ląduję w tej skrzynce tam messengerowej jakiegoś tam, nie wiem, pana zleceniodawcy i czym ja się tak naprawdę mam wyróżnić, nie? I teraz tak naprawdę zaczynasz mu uświadamiać, że problem nie jest w jakiejś super formułce na takiej, że on coś napisze świetnego, nie? Tylko że jakby pokazujesz mu, że problem może leżeć w tym właśnie, że on się nie potrafi wyróżnić, nie? I nie tylko w tej skrzynce, ale ogółem. No bo ja na przykład też często, jak widzę jakieś tam ogłoszenie, nie? No to sobie piszę do tych ludzi wiadomość i właściwie jedyne, co im wysyłam już teraz, no to tylko link do strony i tam parę, nie wiem, tam jeden czy dwa przykłady, nie? I oni sobie wchodzą na tę stronę i widzą zupełnie coś innego, że ja im nie obiecuję, wiesz, jakiś, nie wiem, że zwiększę im tylko sprzedaż, tylko widzą już opinie, widzą już jakieś takie konkretne, inne podejście na zasadzie takiego bardziej myślenia marketingowego, strategicznego, a nie tylko samego pisania, nie? I to jest mój jakiś tam wyróżnik na tle całej tej reszty, nie? I to samo właśnie, jeżeli chodzi o, powiedzmy, copywriterów, takich, którzy no gdzieś nie mogą sobie znaleźć tych zleceń, nie mogą przebić po prostu tego myślenia, no to starałbym się raczej uświadomić, że problem leży w tym, że podobnie jak, nie wiem, 100, 200 czy 300 innych jego konkurentów na rynku korzystają właściwie z tych samych formów, metod pozyskiwania klientów, nie? I jakby dopóki tego nie zmienią, no to ciężko będzie cokolwiek zmienić w samych zarobkach. I ja już czuję, że to zaplątałem, że za dużo dygresji było. Ja rozumiem, ale wiesz, część osób w ogóle nie podejmie działania, żeby cokolwiek zmienić, część osób stwierdzi, że wiesz, to jest bez sensu. Tutaj zajebisty przykład, za każdym razem on wyłazi, jeżeli mówimy o przekonaniach i przekonywaniu kogokolwiek do czegokolwiek, że przekonać się nie da. I ten przykład to genialny film, jak ja sobie obejrzę chyba jeszcze raz dla przypomnienia, 12 gniewnych ludzi. Nie oglądałem. A polecam. Myślę, że to jeżeli, wiesz, nie znam filmu typowo o copywriterach, ale to jest film, który uważam, że copywriterzy mogliby, żeby nie powiedzieć powinni, obejrzeć. Tam jest perfekcyjnie jest pokazane, jakie są motywy podejmowania decyzji i dlaczego dany człowiek, bo już masz 12 przysięgłych, dlaczego dany człowiek stoi na swoim stanowisku, pomimo tego, że inni, wiesz, naciskają, żeby on zmienił swoje zdanie, a on nie, dalej trwa przy swoim. Dopiero jak się dobierzesz do tych właśnie tych najgłębszych motywów, tych motywacji, tych przekonań, jak to rozbroisz, to dopiero ta osoba może zmienić zdanie. Nawet jeżeli argumenty są racjonalne i wszystko za tym świadczy. Nawet jeżeli jesteś sam i masz 11 ludzi przeciwko sobie, nie? To jest po prostu genialne. Jak znajdziesz kiedyś chwilę, nawet powiem ci, bo to jest stary, czarno-biały film i moja nie znosi takich filmów. Moja nie znosi takich filmów, a oglądała z zapartym tchem. Także polecam, zdecydowanie polecam. Ja to chętnie obejrzę w sumie, bo już gdzieś też widziałem właśnie polecenia, ale jakoś tak mi umyka. Ja w ogóle oglądam mało i dlatego gdzieś tam tak nadrabiam. Teraz tak naprawdę gdzieś w zeszłym roku zacząłem gdzieś tam nadrabiać sobie trochę więcej luzu. Warto czasem tak wyluzować i ja też z każdego filmu się czegoś uczę i o marketingu, i o copywritingu, i o podejmowaniu decyzji, o tej psychologii podejmowania decyzji, więc w każdym filmie coś staram się dla siebie wyłapać, a taki patent na przekonania, na stwierdzenie w ogóle, czy coś jest przekonaniem, czy faktem, no to właśnie jest określenie. Fakt to jest prawda obiektywna, czyli tak jest i nic tego nie zmieni, tak? Dokładnie. A przekonanie to jest to, co tobie się wydaje i przykładowo nie mogę schudnąć, już czepmy się tych suplementów, o których pisałeś, nie mogę schudnąć. Ja nie mogę schudnąć, ja nigdy nie mogę schudnąć, nigdy nie mogłam schudnąć, nigdy nie będę szczupła, nigdy nie będę szczupły. I czy to jest fakt, czy to jest przekonanie? Czy to znaczy, że nikt nigdy nie schudł? Że nie wiem, że nie da się schudnąć, jeżeli się nie robi czegoś tam, albo nie da się schudnąć, jedząc coś tam. Czy to jest fakt, czy to jest przekonanie? No bo faktem jest, że są ludzie, którzy chudną 20, 30, 50 kilo, nie? Czyli no, do przemyślenia. Dokładnie, nie? Proste.
No i tu jeżeli już fajny przykład właśnie nawiązuje, bo on jest w sumie najprostszy, a najlepiej obrazuje, bo tu jest w sumie duża konkurencja na tym rynku takim typowo fitnessowym i tak dalej, no to właśnie te przekonania, na przykład, nie schudnę z tym suplementem, bo już próbowałem 10 innych i mi nie pomogły, nie? No i teraz tak naprawdę przekonywanie, no to nie ten suplement jest najlepszy, a tak robi większość osób, nie? Że jakby brakuje tego unikalnego mechanizmu, brakuje tego cofnięcia się o krok i pokazania tej czytelniczce czy tam czytelnikowi, czemu te rzeczy nie zadziałały. I dopiero później przeniesienie ich po prostu na nasze rozwiązanie, bo najwięcej osób, firm robi w ten sposób, że ma to rozgrzebanie tej rany na samym początku i praktycznie jest od razu przeskok do produktu, nie? Czyli nie ma tej zmiany przekonania, tylko właściwie uderzamy od problemu do produktu, nie? Czyli jakby tu nie zostało. Jakby jest pominięte dwa etapy, które ten klient musi przejść, żeby on faktycznie zaakceptował to rozwiązanie, zaakceptował ten produkt jako rozwiązanie swojego problemu, nie? I tu jest też fajnie właśnie, zawsze jest pole do popisu, nie? Żeby gdzieś pokombinować, pobawić się tym. Jasne, a skoro jesteśmy przy faktach, to faktem jest, że zdarzyło ci się pisać dla pewnych znanych nazwisk, między innymi wspomniany już Bartek Popiel, Karol Froń, Daniel Jankowski. Tak. Ciągle mi się myli Damian Janikowski, bo to jest ten gościu z MMA, nie? Nie chciałem cię potknąć. Kojarzę. Daniel Jankowski. Paweł, jak w twoim doświadczeniu wygląda współpraca ze znanymi nazwiskami? Czy jest fajna? Znaczy wiadomo, na tyle, na ile możesz powiedzieć i na tyle, na ile chcesz powiedzieć, ale czym to się na przykład różni od współpracy z jakąś dużą marką albo po prostu z firmą z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Siema, to jest ten moment, w którym youtuberzy czy podcasterzy zazwyczaj przerywają zajebiście ciekawy odcinek, żeby wtrącić swoją stawkę reklamową, żeby poprosić o suby, o lajki, o komentarze, o udostępnienia, o donacje, o wpłaty na cele charytatywne i cholera wie co jeszcze, u mnie tego nie ma, także siema, oglądaj dalej. Wiesz co? Akurat te osoby, które wymieniłeś, no to z nimi się współpracuje świetnie. Nie? Ja jestem bardzo zadowolony z każdej współpracy, która tutaj wynikła i która być może jeszcze się pojawi, szczególnie jakby w dwóch tutaj, jakby przy dwóch osobach. Natomiast odpowiem tak wymijająco, to zależy, nie? Że jakby, bo pracowałem też z paroma innymi osobami, których tutaj nie wymieniłeś, no i tam jest generalnie w większości, powiedziałbym tak, w 70-80% przypadków współpracuje się bardzo dobrze, nie? Bo jakby te osoby już zazwyczaj mają społeczność, one też już są ograne w marketingu, nie trzeba ich do pewnych rozwiązań czy do testowania przekonywać, bardzo chętnie jakby dyskutują, jakieś tam pomysły swoje zderzają z moimi, nie? I generalnie zawsze nam coś tam fajnego wyjdzie. Natomiast jest 20%, jakby no, tak 20%, no nie mam na to żadnych badań, nie, więc tak teraz mniej więcej mówię, że czasem jest tak, że jakby wystawiasz fakturę i generalnie jest cebula, nie? Że jakby super mi się, mówię, współpracuję z większością takich osób, natomiast często jest tak z niektórymi, że no gdzieś są zgrzyty, nie? Bo jakby problem jest wtedy, kiedy ktoś ma troszeczkę za duże ego na pewnym etapie i no i potem to ego wchodzi, nie? I że wiesz, albo jest takie negocjowanie stawek i to takie grube negocjowanie, że wiesz, nie o 10 czy 20% w zamian za jakąś tam korzyść, tylko wiesz, próby ściny o 50, o 60, nie? To są takie, i zdziwiłbyś się, jakie to są czasem nazwiska, nie? Więc jakby w większości jest super i jakby, no ja jestem zadowolony, mówię, szczególnie tutaj z tych nazwisk, które ty wymieniłeś, czy powiedzmy jeszcze tam, jakby z którymi nie mam na przykład opinii na stronie, a współpracuję cały czas, przykładowo tam, nie wiem, Expert Bentleyu,
nie wiem, kogo tam jeszcze mamy, Michał Pieprzak, Akademia Płodności. No jest parę takich współprac, z których jestem mega zadowolony, jestem dumny i w ogóle super się z tymi ludźmi współpracuję. A no, było też parę takich, których no, jakby wspominam gorzej. Nie było to coś tragicznego i w ogóle co warto jakoś tam szczególnie rozpamiętywać, tylko że pamiętam to z tego względu, że po prostu mocno mnie to zaskoczyło, nie? Jakby, że osoba dużego kalibru ma takie podejście do pewnych do ustaleń, do jakichś tam właśnie negocjowania stawek i tak dalej. Kumam, o czym mówisz, zdarzyło mi się kiedyś coś takiego, że taka osoba chciała część swojego blichtru wrzucić jako wynagrodzenie, no ale no, umówmy się, ja blichtru czyjegoś nie wrzucę do garnka, nie? Więc wiesz, i argumenty typu, czemu to ma tyle kosztować, skoro ja mam taką markę, że i tak sprzedam, nie? To jeśli masz markę, to nie potrzebujesz oferty, a jeśli potrzebujesz ofertę, to kosztuje. Więc tak jakby wiesz, ktoś powiedział, że mam taką markę, że ludzie będą mnie nosić na rękach, więc ja nie potrzebuję samochodu. To nie kupuj samochodu. Proste, nie? Jak chcesz samochód, to zapłać za samochód. No dokładnie. Ja tu miałem właśnie dokładnie te same sytuacje, kiedy właśnie wjeżdżały takie dziwne rzeczy, nie? Że mówię, ja jakby nie mam nic przeciwko negocjowaniu, bo na przykład też negocjowałem jakby inaczej, jeżeli ktoś proponuje taką faktycznie uczciwą wymianę, no to ja jak najbardziej jestem w stanie się też na coś zgodzić, nie? Bo też kalkuluję, też widzę, że nie zawsze te pieniądze będą jakby najważniejsze w danej relacji. Ja dużo takich współprac właśnie nawiązywałem na zasadzie, gdzie no byłem skłonny odpuścić dużo na samym początku, bo wiedziałem, że jakby długoterminowo da mi to dużo, dużo więcej niż teraz zechcę ugrać te, nie wiem, paręset złotych powiedzmy. Dokładnie. Mam to samo podejście, że to jest inwestycja jednak, nie? Przykładowo ktoś chce... Dobry patent załapałem od Grzegorza Celebana, że na przykład jak ktoś chce zniżkę, bo tutaj ciekawą rzecz poruszyłeś, że w zamian za coś, że jest zniżka, jest upust, ale jest za coś, bo ludzie często mylą, że wiesz, że dadzą zniżkę po prostu z tego tytułu, że współpracują, nie? Więc zniżka zawsze powinna być za coś. Ja bardzo lubię brać oferty, opinie za zniżkę. Że jeżeli ktoś chce na przykład zapłacić mniej kasy, no to ja mówię, że w takim razie poproszę bardzo ładną ofertę i pierwsze trzy faktury mogę dać za mniej, nie? Jezu, ofertę, opinię. W szczególności opinie wideo, bo one jednak robią robotę, nie? Jak ktoś się wypowiada na wideo na twojej stronie, to inaczej to wygląda niż kawałek tekstu, który de facto mogłeś sobie sam napisać, więc to jest worth it, albo dam ci rabat, dam ci 10% rabatu, jeśli polecisz mnie trzem osobom i one też dostaną 10% rabatu, na przykład. Komu możesz mnie polecić i ta osoba też dostanie 10% rabatu, więc tamta osoba czuje się, no prościej jest po prostu, że ktoś ci poleci trzy osoby i zaoszczędzi za to te 10-15% niż taką. Tak mi się wydaje, nie wiem, ja wychodzę z takiego założenia. No tak, nie? I wtedy wiesz, to też nie jest tak, że tylko jedna strona coś od siebie daje, nie? Tylko jest jakaś ta wymiana, nie? I też, bo jakby zauważyłem, że nawet jeżeli na początku te relacje są w porządku, tutaj jakby ustalamy wszystkie warunki, jest git, kwota się zgadza i tak dalej, to później też jest coś takiego, że kiedy raz odpuścisz, to potem wiesz, to jest trochę jak stopa w drzwiach, nie? Że ktoś chce więcej i więcej i więcej później, nie? Gdzie po dwóch, trzech miesiącach nagle okazywało się, że no, jakby wchodziły takie dziwne warunki i dziwne jakby negocjacje, że no, łatwiej było po prostu zakończyć taką współpracę. Nie miałem takich dużo, bo to podejrzewam, że na palcach jednej ręki przez ostatnie lata mógłbym policzyć, no ale zdarzały się. Jasne. No, nie zmienia to faktu, że te opinie na stronie masz i teraz jest pytanie i w ogóle słyszę nawet, jak te osoby mówią, zmieniają nazwiska, że taki gostek pisał mi ofertę kopii i w ogóle, jeśli chcą się tym chwalić oczywiście. Jak na taką opinię zasłużyć, jak na taką opinię zapracować, jak ją dostać? Zapierdzielać. I to dużo.
Znaczy się, wiesz, no teraz, nie? Podejrzewam, że wiadomo, bogatszy o te wszystkie doświadczenia z ostatnich lat, pewnie dużo rzeczy zrobiłbym inaczej. Natomiast wtedy faktycznie ja mocno zapierdzielałem na to. Z tego względu, że ja jak przykładowo podejmowałem jakby współpracę z Bartkiem Popielem wiele, wiele lat temu przy tych pierwszych zleceniach, no to ja te oferty, owszem, miałem już pojęcie, jak to powinno być poukładane, ale ja tak naprawdę się dużo rzeczy uczyłem w trakcie, nie? Jakby tak, żeby wiesz, nie wyjść na, no po prostu nie wyjść na głupka, który gdzieś się tutaj czegoś podjął, a teraz nie umie tego zrobić, nie? Albo że widać ewidentnie, że nie wiem, że tego nie potrafi. Więc dużo rzeczy po prostu się staram cały czas gdzieś tam uczyć i wtedy w tych współpracach, tych pierwszych, no to rzeczywiście z racji, że no ja też miałem małe doświadczenie wtedy, no to wiadomo, to pisanie tej oferty też schodziło dużo dłużej, nie? To było takie siedzenie, takie mozolne dłubanie przy tym, nie? I nie było takiego, że a dobra, to tutaj napiszę i jazda z tym, nie? Tylko właśnie to zawsze gdzieś mnie tam wyróżniało przy tych klientach, u tych klientów, że ja bardzo dokładnie do tego podchodziłem, nie? Czyli pod różnymi kątami patrzyłem na te kampanie, na te teksty i dzięki temu wydaje mi się, że nie było poczucia po ich stronie takiej byle jakości, bo ja to wiele razy słyszałem, że kurczę, faktycznie zajebiście to zrobiłeś, nie tutaj rozgryzłeś ten temat, nie jest to takie pobieżne, nie, że jakby... Nie jest to taki SEO artykuł, powiedzmy, w przypadku artykułów na bloga, nie jak tam pisałem coś dla Bartka Popiela, tylko to były takie długie kobyły tam po kilkanaście tysięcy znaków. I później na przykład w przypadku już, kiedy zacząłem tak się mocno wkręcać w kampanie marketingowe, gdzie już ja byłem odpowiedzialny właściwie za całą tą komunikację, no to pamiętam, że jakby te kampanie zaczęły się tak naprawdę właśnie od Daniela Jankowskiego od jego wspólnika Piotra Michalaka. To tam wtedy polecił mnie inny, bardzo dobry copywriter, który z nimi współpracował i... No i ja mimo wszystko, jakby pomimo tego polecenia, no to tam no, Piotr chciał mi dać najpierw zadanie, żeby się sprawdzić, żeby tu jakby z konkretem, żeby było wiadome, czy jest z kim tak naprawdę rozmawiać o czymś w kontekście jakby dalszej współpracy, czy no lepiej sobie odpuścić, nie? No i tutaj też wiele osób mogłoby mieć zgrzyt, no bo to zadanie było bezpłatne, nie? W sensie to było... No, ja za to wtedy nie brałem żadnej kasy, to też była w pewnym sensie oferta sprzedażowa, ona nie była do użycia jakby w kursie, nie była nigdy później wykorzystana, nie miała być nawet wykorzystana. Ja to zrobiłem z tego względu, że jakby Piotra już obserwowałem od wielu lat, wiedziałem też, że ta osoba, która mnie tam poleciła, też nie współpracowałaby z kimś, kto jest nie wiem, nieuczciwy i tak dalej. No i wiesz, no też patrzyłem na to w kontekście właśnie długoterminowym, bo wiedziałem, że tutaj te kampanie robi się mocne, duże i to może być kolejny krok po prostu do na tej mojej ścieżce copywriterskiej, gdzie będzie przeskok dochodów duży. I to się opłaciło, bo ja pamiętam, że zrobiłem to zadanie. Wszystko się super podobało. Pamiętam, że właśnie Piotr mówił, że trzymajmy się go. I ja wtedy, jak zacząłem z nimi działać przy tych kampaniach, to ja się tak naprawdę wtedy przekonałem, co to znaczy ciężka praca, jeżeli chodzi o copywriting. Bo to nie było tak dawno temu, to było może z 5 lat temu, 4. I wtedy faktycznie był mocny zapierdziel, nie? Bo ja pracowałem wtedy, od razu zostałem po tym zadaniu plus po jednym takim mniejszym zleceniu zostałem rzucony na bardzo głęboką wodę, bo tam była kampania do zrealizowania z główną jakby twarzą firmy i tam było dużo maili, bo tam chyba 18 wychodziło, to były dłuższe maile i mi te maile też długo mi schodziło, żeby je porozkminiać, żeby je napisać, potem jeszcze jakieś poprawki, potem jeszcze coś tam wychodziło, że ja generalnie pracowałem tam po 10-12 godzin dziennie i to serio było mega wyczerpujące, bo była właściwie kampania za kampanią przez 2 czy 3 miesiące, gdzie ja pamiętam, że pod koniec roku już sobie myślę, dobra,
wystawiam fakturę, rozliczamy się i tyle, nie ma mnie na miesiąc, nie, bo już byłem tak zajechany kompletnie, że jakby miałem dość, nie, że po prostu taki wyżyk tym copywritingiem, tym marketingiem i całą tą pracą, natomiast później takie rzeczy jakby ktoś, ta druga strona widzi, nie, i widzi to zaangażowanie, widzi, że to jest dopracowane, i później jest w stanie cię polecić, nie jest w stanie cię wymienić z imienia i nazwiska bez jakiegoś takiego oporu, nie? I wiadomo, to nie jest tak, że ja teraz mówię, że każdy powinien, nie wiem, zapierdzielać po 10-12 godzin, bo to też, mówię, przy tym doświadczeniu, co mam teraz, te kampanie poszłyby mi dużo, dużo łatwiej, szybciej i prościej, nie? Ale wtedy, kiedy tego doświadczenia nie miałem aż tak dużego, no to znowu, zdobywanie wiedzy, szlifowanie tego, zdobywanie wiedzy, szlifowanie, poprawianie, kombinowanie i no i punktowanie, nie, zbieranie tych punktów. I czasem opłaci się przemęczyć przez te 2-3 miesiące, pół roku czy rok, przemęczyć, no w cudzysłowie, no nie robiłem tego za darmo, nie, ale po prostu czasem się opłaci, bo jedna taka współpraca może być jak trampolina i ta na przykład akurat konkretna była jak trampolina i pod względem jakby przychodów, dochodów i późniejszych współprac, bo już się, wiesz, masz się czym pochwalić, bo kiedy już wchodzisz, powiedzmy, na rozmowę, zdzwaniasz się, powiedzmy, z następnym klientem i on widzi na przykład na twojej stronie, że ktoś tu mówi o tym, że ty pomogłeś wygenerować, nie wiem, 6- czy 7-cyfrowe wyniki w kampanii, no to wiesz, no to 7 cyfr, no to już było coś, już było konkretnie, nie? Albo jak tam jeszcze gdzieś słyszał, powiedzmy, konkretną liczbę, która ta osoba gdzieś powiedziała w kontekście danej kampanii, nie, nawet nie tyle w odniesieniu do mnie, nie, że o, to ten nam tyle zarobił, tylko powiedzmy, no w tej kampanii, nie wiem, wygenerowaliśmy 2 czy 3 miliony złotych. No i potem, wiesz, ktoś łączy kropki, nie, że było coś takiego, nie, że powiedzmy ktoś się tam kręcił i tak dalej, więc no na pewno ciężka praca i zaangażowanie. Ja wiem, to nie jest odkrywcze, ale wydaje mi się, że jeszcze nawet ciężka praca, zaangażowanie i po prostu wyjście z tego takiego swojego pudełka, nie? Czyli żeby zaoferować coś więcej temu klientowi, żeby jakby pomyśleć konkretnie nad tym, żeby to nie było takie schematyczne, takie generyczne, jak to wielu jakby teraz szczególnie widzę wysyp tego, bo jest dużo podobnych ofert, jest dużo podobnych jakby nagłówków. I to są osoby, które mówią o tym, że pokażą ci, jak się wyróżnić, no a same nie potrafią się wyróżnić wśród swojej konkurencji, nie, bo dają praktycznie to samo, nie, operują tylko, liczby się tylko zmieniają, no bo jeżeli sprzedaż nie idzie, no to po prostu zwiększamy wartość w nagłówku, nie, czyli już nie, jak nie zarobisz teraz 100 tysięcy w miesiąc, tylko zarobisz, nie wiem, bańkę w tydzień, nie, coś w tym stylu. I nadal w tym brak jakiegoś takiego konkretnego pomysłu, więc wydaje mi się, że jeżeli mówimy o takich kategoriach, o takim copywritingu i o takich zleceniodawcach, no to trzeba po prostu myśleć jak marketingowiec, wyjść przed szereg i też być gotowym na to, żeby czasem początkowo odpuścić pewne rzeczy, odpuścić sobie trochę tego zysku, tylko też kalkulować, nie, czy to się faktycznie opłaca, bo czasem może być tak, że no niestety ktoś to wykorzysta i dlatego no dobrze jest patrzeć też tak naprawdę z kim się wchodzi w taką współpracę pod względem nazwiska, nie? Czy taka osoba może jakby coś tam, nie wiem, próbować potem, nie wiem, czy to nie zapłacić, czy robić jakieś takie dziwne akcje, gdzie albo zbija nam scenę, albo po prostu nas no, traktuje z góry, nie? Bo ja też tych współpracach, o których tutaj teraz gadamy, no to też mi się zawsze podobało, że nikt nie traktował mnie z góry, nie? Nigdy nie było czegoś takiego, że ty tu jesteś tylko pismakiem, więc jakby cichosza, ja tu teraz wymyślę, nie? jak to ma lecieć? Nigdy czegoś takiego nie było, zawsze były właśnie zasady takie bardzo partnerskie i to mi się podobało. No ale to też nie byłoby możliwe, gdyby znowu wracając, te osoby nie widziały, że ja chcę być dla nich tym partnerem w biznesie, chcę faktycznie im te pieniądze zarobić, nie? Bo kiedy ktoś widzi, że ty faktycznie starasz się, żeby ten biznes generował tą kasę,
dla niego, bo to nie jest twój biznes, no to taka osoba jest ci w stanie wybaczyć jakieś tam potknięcia, to, że coś tam się czasem wysypie, nie uda, no bo koniec końców i tak na tym więcej zyska. Nie wiem, czy odpowiedziałem, czy jakby no ciężko jest jednoznacznie jakby tu udzielić takiej konkretnej odpowiedzi, nie? No bo na to się składa tyle czynników i każda, no każda sytuacja będzie inna, nie? No bo teraz na przykład ktoś, kto to ogląda, może powiedzieć, że no tak, ale ja pracowałem kiedyś za darmo i jakby zostałem oszukany, nie? No i podejrzewam, że też jest dużo takich osób. Bywa. Niedawno nagrywałem odcinek o tym, jak się zabezpieczać przed osobami, które być może nie będą chciały ci zapłacić, ale to, co powiedziałeś i to, co wybrzmiało, to Paweł, co ty opowiadasz? Zapierdziel? Ciężka praca? Przecież to nie jest sexy. Co ty? Przecież to ma być łatwe, to ma być przyjemne, to ma być, wiesz, dzisiaj sobie postanawiam, że zostanę copywriterem, biorę darmowy kurs i ja chcę 10 tysięcy do łapy. No co ty to tutaj, wiesz, wymyślasz jakieś zaangażowanie? Ale do tego zaangażowania chciałbym się przyczepić, bo mam wrażenie, że w wielu przypadkach tego zaangażowania właśnie brakuje. Można, pisałem gdzieś niedawno, że można ściemniać kompetencje, można ściemniać, że się na czymś znasz, wiem, że ludzie to robią. Można udawać kogoś, kim się nie jest, ale nie możesz udawać braku, nie możesz udawać zaangażowania. Nie możesz udawać zaangażowania. Nie da się. Po prostu widać, czy ty się opieprzasz, czy się nie opieprzasz, czy faktycznie ci na czymś zależy, czy nie. Czy poświęcasz na coś czas, czy nie poświęcasz tego czasu, czy po prostu chcesz brief, wytyczne, gotowe informacje od klienta, namachać jakiś tekst, wystawić fakturę i spadać, bo tam wiesz, kolejne zlecenie czeka, nie? Więc to, co powiedziałeś, i też chciałbym może wykorzystać twoją wypowiedź, żeby ludziom powiedzieć, że no kurde, jeśli coś jest wartościowe, to nie przychodzi łatwo. No. Czasy, że coś przychodziło łatwo, dawno się skończyły. Nie wiem, czy w ogóle były kiedykolwiek takie czasy, że coś przychodziło łatwo. Gdyby coś przychodziło łatwo, każdy by to miał. Dokładnie, nie? Każdy mógłby być tym milionerem i tak dalej, nie? Ale to najłatwiej jest powiedzieć, że ja nie chcę być taki jak tamten, nie będę oszukiwał ludzi, nie? Bo znowu przekonanie albo coś w tym stylu, nie? Że nie wiem, nie będę miał kursu, nie będę sprzedawał czegoś takiego, nie będę w tym pomagał nawet, bo to oszukiwanie, nie? I wraca wtedy do pisania tekstu za 3 złote za 1000 znaków, czy ile tam jakby jest, nie? To jest jakby też problematyczne. No ale z tym zaangażowaniem się zgadzam, nie? Bo widzę to szczególnie po też klientach, którzy się do mnie zgłaszają i z którymi gdzieś tam współpracujemy, na przykład, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy, czy dłużej z niektórymi, że oni wprost mówią, nie? Że w końcu jakby czują, że mają kogoś, na kim jakby można polegać w takich sytuacjach też kryzysowych, nie? Gdzie jest powiedzmy kampania, no i nagle się okazuje, że jakby trzeba minimalnie, czasem bardziej, czasem mniej, ale zmienić kierunek, nie? No i zmiana tego kierunku no wymaga jednak znowu poprawy tych maili, poprawy oferty w jakimś tam stopniu. Już nie mówię, że tam przepisywać wszystko od nowa, no bo to na to się nikt nie porywa, ja też bym się na to nie porwał, ale jakieś takie szybkie poprawki, które faktycznie gdzieś mogą zmienić bieg, że tak powiem, tej kampanii, no bo powiedzmy w środku trwania okna sprzedażowego okazało się, że jednak ludzie nie reagują na to, a pytają o coś innego, nie? No to też trzeba dobrać tą argumentację na szybko, gdzieś tam ją dopasować, nie? No i wtedy, ja też wtedy nie wchodzę do tego klienta, nie dzwonię do niego, tylko czy nie piszę maila na zasadzie, no tak, ale to teraz musimy przenegocjować znowu naszą stawkę, bo to będzie więcej i tak dalej, nie? Tylko po prostu biorę to i robię, nie? Bo jakby często jakby mam na tyle już gdzieś rozkminione stawki i rozkminione to, ile fuck-upów może się pojawić w tej kampanii, że ja nie potrzebuję już potem nawet od tego klienta, nie wiem, rozliczać się jakoś dodatkowo, bo to już jest wszystko, że tak powiem, wpisane w to, nie? Ja też nie mam czegoś takiego, że robię powiedzmy dwie tury poprawek i tyle, nie? I odchodzę po prostu, tylko tak naprawdę, nie wiem, jedną ofertę dla klienta w zeszłym roku zmieniałem 12 albo 13 razy i to nie była zmiana nagłówka, tylko to był praktycznie szukanie tego jednego spinu, tego
jakby te właśnie do tego pewnie jeszcze dojdziemy, ale tego big idea, tego core konceptu, który pociągnie po prostu tych ludzi, bo to była oferta na zimny ruch z suplementów, też chyba odchudzanie, jak dobrze pamiętam. I jakby, no i nie wyobrażam sobie teraz sytuacji, że ja na przykład biorę parę tysięcy za ofertę, odsyłam ją klientowi i ona nie działa. I ja sobie idę tam dalej, nie? No to radź sobie teraz sam, nie? No nie ma opcji. A właśnie z takim podejściem się najczęściej spotykam, że ja teraz nie jakby dwie tury poprawek i to takich, wiesz, tylko luźniutkich, bo no bo wiadomo, że na więcej nie mam czasu albo dopłać, albo coś w tym stylu. I teraz znowu musimy to rozgraniczyć, nie? No bo ja tu mówię cały czas o kopii sprzedażowym, o ofertach. Niektóre mają działać, mają generować pieniądze, bo za to mi ktoś płaci, nie? Więc ja nie wiem, pewnie gdybym pisał artykuły i ktoś, nie wiem, czepiałby się mi jakichś takich pierdół, no to wtedy rzeczywiście no lepiej mieć taką ochronkę, jakby żeby tych poprawek nie było, nie wiem, set, bo wiem, że z doświadczenia własnego może nie, bo w sumie nie przypominam sobie takiej sytuacji, ale jak rozmawiałem z kilkoma osobami, no to wiem, że trafiają się ludzie, którzy rzeczywiście potrafią się przyczepić o wszystko, nie? A nie, miałem jedną taką sytuację, no to była parę lat temu. Ale że co byś nie zrobił, no to faktycznie wtedy nie dogodzisz, nie? Ale jeżeli chodzi właśnie o copywriting sprzedażowy, oferty, o maile, no to ma po prostu generować pieniądze, nie? Jeżeli ja tak naprawdę nie kończę nigdy współpracy, dopóki to tych pieniędzy nie generuje. I to jest takie podejście, wydaje mi się, też, które w jakiś sposób wyróżnia mnie na tle właśnie innych i które gdzieś tam sobie krąży w kuluarach, że po prostu nie odpuszczam, nie? I potem taki klient jest zadowolony, no bo jak bardziej mu pokażesz to zaangażowanie, niż przez to, że właśnie, nie wiem, poprawiasz tę ofertę dotąd, aż w końcu zaskoczy i ona zadziała, nie? I owszem, gdyby to było zlecenie za 200 zł, no to pewnie by się nie chciało, nie? Ale jeżeli masz klienta, który ci za ofertę przykładowo, nie wiem, płaci 6, 7, 8 tysięcy złotych i wiesz, że i on ci mówi, że tych ofert jeszcze ma, nie wiem, 8 do napisania w ciągu następnych tam powiedzmy 2-3 miesięcy, no to kalkulacja jest prosta, nie? Żeby się jednak troszeczkę przemęczyć w cudzysłowie i dać z siebie wszystko, żeby to ogarnąć, no bo wtedy po prostu no jest kasa, wszystko się zgadza, nie? To jest tylko po prostu, bardziej sprowadza się do tego, żeby mieć w głowie trochę taki też czujnik i system alarmowy, kiedy ktoś cię zaczyna wykorzystywać, nie? No bo jeżeli czujesz się, że ktoś cię ewidentnie wykorzystuje, no to wtedy już to jest ten moment, kiedy faktycznie się powinno zastanowić, nie? Czy chcesz w to bronić, czy nie, bo zaraz się pojawi frustracja. Jak się pojawi frustracja, no to wiadomo, że i to zaangażowanie ci będzie spadać i ochota na to, żeby się tym w ogóle zajmować. No ja nie miałem do tej pory z tym problemu, bo zazwyczaj było tak, że jeżeli rzeczywiście, powiedzmy, tak jak w przypadku tamtego klienta, którego tą ofertę jakby zmienialiśmy, znaczy no może nie była to cała oferta, tak 50% oferty, bo tam szło do testów i testowaliśmy te pomysły, no to potem jeżeli ktoś widzi coś takiego, no to on ci sam z siebie po prostu zaproponuje, że on ci za to zapłaci. Ja najczęściej miałem coś takiego, że kiedy ktoś na przykład po kampanii, powiedzmy, widzi wynik, no wszystko się udało, fajnie, jakby sprzedaż wyszła taka, jaka miała wyjść, albo i lepsza. I potem ktoś podsumowuje, nie? Widzi, że ewidentnie to zaangażowanie po mojej stronie było, no to ja na przykład bardzo często mam coś takiego, że jakby wystawiam potem faktury jeszcze dodatkowe, nie sam z siebie, tylko na prośbę klientów, bo tutaj to umówmy się na jakąś premię, to powiedzmy coś dołożymy i tak dalej, nie? Bo ktoś to po prostu widzi. Tylko, no tak jak mówię, dlatego, że ktoś to widzi, a nie, że chce cię wykorzystać. Jasne. Tu już trochę zahaczyliśmy o ten temat bardzo gorący i interesujący, jak wycenić taką ofertę. Ja nie ukrywam, że mam z tym ogromny problem, no bo to nie jest artykuł, który, wiesz, będzie miał 10 tysięcy znaków, zajmie ci 2 godziny i sobie tam to poprzeliczasz, czy jakkolwiek to opracowujesz, tylko no ta oferta już jeszcze dodawszy te
nielimitowane poprawki do momentu, aż będzie działała, które też warto zaznaczyć, że one są oparte na danych, a nie na widzimisię klienta, nie? To nie jest takie coś, że panie Pawle, pan tu przyjdzie, bo w 14 akapicie, w trzeciej linijce, w szóste słowo od lewej brakuje przecinka. No ty wiesz, sobie siedzisz na urlopie i tak, kuźwa, co ty chcesz odejść człowieku, nie? Dokładnie tego typu rzeczy, nie? No nie, to nie jest nigdy właśnie to jeżeli mówimy już o takich poprawkach, to są już takie grubsze rzeczy, które po prostu gdzieś tam wynikają z tego, że no coś nie działa, a mogłoby działać lepiej, nie? Po to są testy, nie? Dokładnie. No to przejdźmy do tego mięsa, do tych pieniędzy, nie? Jak u ciebie wygląda taki proces wyceniania oferty? Jak to, nie wiem, czy masz taki proces, bo już mówiłeś, że masz przekminione te poprawki, masz przekminione fuck-upy, masz przekminione ile to ci zajmie i w ogóle. Ja mam z tym duży problem, rozmawiałem z Maćkiem Łozowskim, on też ma z tym problem i z paroma jeszcze osobami rozmawiałem. Z niczym, z żadną wyceną, copywriterzy nie mają takiego problemu jak z ofertą sprzedażową. To jest jednak też i duża kasa i duża odpowiedzialność, więc jak to wygląda u ciebie? Wiesz co, ja będę mówił z tego punktu, w którym jestem teraz, nie? Więc trudno by mi było prawdopodobnie wczuć się w rolę osoby, która takich ofert, nie wiem, pisze albo mało, albo jeszcze, nie wiem, nie ma jakiejś tam zbudowanej pozycji, chociaż o mojej pozycji na rynku to też nie ma co przesadzać akurat pod tym względem, ale jeżeli ktoś już no, ma się czym pochwalić, i wiadome jest, że no z dużym prawdopodobieństwem będzie ten efekt, no to ja to kalkuluję na teraz przynajmniej jakby w stosunku do tych klientów, którzy do mnie przychodzą, no to widzę powiedzmy ile jesteśmy w stanie wykręcić na jakimś produkcie. Nie mniej więcej, patrząc na to, jakie są teraz te realia rynkowe, z jakim pomysłem ten ktoś przychodzi, co możemy z tego wyciągnąć, czy możemy coś w ogóle z tego zrobić i wtedy wiesz, u mnie jest proste, że jeżeli ktoś ma zarobić pół miliona, czy powiedzmy milion na danym produkcie, gdzie opieramy praktycznie całą komunikację tylko o to, co ja przygotuję, plus ewentualnie reklamy, no to dla mnie jest powiedzmy, nie wiem, wiesz, no to jest prosta kalkulacja na zasadzie, nie wiem, powiedzmy te 8 na rękę nie powinno stanowić problemu, kiedy masz do wyciągnięcia, nie wiem, 400 czy 500 tysięcy, nie? To się wtedy wydaje, wiesz, kwotą, no, mikroskopijną, nie? Tylko wiadomo, że no, druga sprawa jest taka, że no, też jak przychodzi ktoś do ciebie pierwszy raz, no to pomimo tego, że faktycznie ta kwota za ofertę w stosunku do tego, co może zarobić, wydaje się mała, no ale on nie ma pewności, czy tyle zarobicie, nie? Więc no, tu wchodzi już ta gdzieś ta marka osobista, to czy się masz czym pochwalić, no bo wiadomo, że wycenić, to ja sobie mogę nawet i na 30 tysięcy tę ofertę, tylko pytanie, czy ktoś we mnie zobaczy tą wartość, żeby mi tyle zapłacić, nie? I jeśli chodzi o wycenę, to ja ci powiem, że kurczę, robię to już mega intuicyjnie, nie? No bo jeżeli, tak jak mówię, przychodzi ktoś, gdzie wiem, że będzie do zrobienia duża kampania i powiedzmy, no, tej pracy będzie więcej, bo zazwyczaj też nie jest sama oferta, tylko właściwie całość tych tekstów, no to biorę pod uwagę to, ile ta osoba tak naprawdę ma teraz, że tak powiem, budżetu, czy ją w ogóle stać jest na to, plus to, co możemy razem, że tak powiem, wyciągnąć z tego projektu, no i też patrzę pod tym względem, co ja z tego będę miał, takiego, wiesz, niematerialnego, nie? Jeżeli na przykład ktoś zgłasza się do mnie, ma mniejszy budżet, ale na przykład widzę, że powiedzmy jest opcja, że ta osoba, nie wiem, w przeciągu, nie wiem, pół roku czy roku będzie mogła naprawdę spoko pieniądze sobie na tym, powiedzmy, swoim kursie e-booku czy cokolwiek ona tam sobie zaczyna sprzedawać, wykręcić, no to ja widzę w tym, już wiesz, kalkuluję to długoterminowo, nie, że okej, teraz mu pomogę, ja obniżę tą, powiedzmy, swoją stawkę, gdzieś tam zrobimy, powiedzmy, coś mniejszego, żeby ten ktoś mógł wygenerować, żeby on zobaczył, nie wiem, te 50 tysięcy na stole czy 100 tysięcy z tej kampanii ze sprzedaży i wtedy jest zupełnie inna rozmowa później, nie?
Tylko tyle, że wtedy ja też stosuję coś takiego, że stosuję tak zwane, wiesz, wtedy stawki początkowe. Nie, że mówię wprost, że to jest stawka, którą przyjmujemy sobie, stawka X, którą przyjmujemy sobie na początek współpracy. Jeżeli wszystko będzie OK, to później ta stawka wygląda tak, nie? W sensie, że już nawet nie tyle, że trzeba dopłacać, tylko że przy następnym projekcie te stawki wyglądają w ten sposób. Niektórzy popełniają ten błąd, że ucinają sobie tę stawkę i potem zastanawiają się, jak klientowi powiedzieć, że jest jednak drożej, nie? Że kurczę, trochę za mało powiedziałem. Nie? Czyli po prostu zostawiam sobie tą furtkę do tego, że jeżeli się okaże, że tej pracy będzie więcej niż ja zakładam, no to jakby dam się w to wrobić tylko raz, nie? I później ta stawka już będzie normalna, moja taka, którą gdzieś tam mam w głowie ustaloną. No ale tak z grubsza, no to po prostu mówię, patrzę przez pryzmat doświadczenia tego, co się może wysypać, tego też, co sprzedaję, bo wiadomo, że jeżeli, nie wiem, ktoś chce ofertę pod e-booka, jakiegoś prostego, gdzie my nie będziemy musieli nawet, wiesz, wymyślać jakichś tam mechanizmów, nie wiadomo czego, bo powiedzmy rynek jest tak mało konkurencyjny, a nisza dość taka sexy, że faktycznie będzie się to dobrze sprzedawało, no to też wiadomo, że no też podchodzę do tego realnie, że nikt mi nie zapłaci, nie wiem, 10 tysięcy za ofertę, na której zarobi powiedzmy 12, no jakby bez jaj, nie? A ja też nie będę miał tyle pracy z tym, powiedzmy, żeby to fajnie opracować, bo na przykład klient jest już na tyle ogarnięty, że właściwie całość materiałów już fajnie pozbierał, ma to wszystko ładnie uporządkowane, gdzie mi zamiast na przykład, nie wiem, rozkminiania 2 czy 3 tygodnie tego, jak to ma wszystko wyglądać i żeby to później napisać, no to zejdzie mi 2 dni. I to bardziej pod tym względem, więc no nie wiem jak, nie ma tej magicznej jakby pigułki, bo to będzie zawsze zależało od tego, w jakim miejscu ktoś tak naprawdę teraz jest, nie? Ale jakby najprościej, jeżeli miałbym to tak już kompletnie płycić, no to byłoby, że patrz na to po prostu, jaką wartość ta oferta może wygenerować klientowi, nie? Jakby zastanów się, ile on na tym zarobi, tak żebyś ty potem się nie poczuł jak frajer, że powiedzmy napiszesz, nie wiem, weźmiesz sobie 500 zł za to, że ktoś zarobi, nie wiem, 100 tysięcy czy 200 tysięcy. Tylko że z drugiej strony, jeżeli napiszesz taką ofertę, już jesteś w stanie napisać taką ofertę, która zarobi 200 koła, no to prawdopodobnie już znasz na tyle swoją wartość, że za 500 zł tego nie zrobisz, nie? Jakby, więc jeżeli jesteś na początku tak swojej drogi, bierz mniej, zbieraj doświadczenie, ale też z głową na takiej zasadzie, że patrz, komu tak naprawdę, dla kogo pracujesz, czy to ci się opłaci też pod względem właśnie później jakiejś, nie wiem, opinii, czy no, ogólnie jakby w kontekście budowania marki osobistej. A jak jesteś doświadczony, no to doświadczeni nie mają z tego problemu, tak mi się wydaje, nie? Że jakby jeżeli ktoś już napisze tych ofert parę, no to już wystarczy do tego, żeby gdzieś tam później sobie jakąś stawkę po prostu rzucić, nie? Już taką adekwatną po prostu do pracy, do tego, na ile ten klient jest mu w stanie zaufać na podstawie, nie wiem, opinii klientów, czy ogólnie wyników, jak jakieś ma. I tak to się toczy, nie? Bo ja sam nieraz nie wiem, jak coś do końca wycenić, nie? Bo powiedzmy, teraz już sprzedaję bardziej pakietowo, nie? Że już jakby robię całość, więc po prostu rozliczam się od projektu, już wiem mniej więcej, ile chcę za wszystko dostać. Natomiast jak się rozliczałem na właśnie, jak sobie tak sprawdzałem, na ile sobie mogę z ofertami pozwolić, no to jest to, co ci kiedyś już mówiłem. Czyli że po prostu z każdym kolejnym klientem podnosiłem sobie cenę o 500, nie? Czyli powiedzmy zgłaszał się klient do mnie, który, nie wiem, zapłacił mi za ofertę 3000, no to następny miał 3,5, nie? I potem w taki sposób to rosło. Tylko że no to też było znowu zdobywanie doświadczenia, kolejne jakby to powiedzieć, no takie szlify, nie? Bo z każdą tą kolejną ofertą ja też czegoś się uczyłem, więc to nigdy nie było tak, że
miałem podejście na zasadzie takiej, że a dobra, to teraz ten klient inaczej, że gdyby ci klienci zobaczyli te wyceny, to nie wiem, jeden mógłby się poczuć na przykład, że no dostał za wysoko, bo tamten miał mniej, nie i tak dalej, nie? Że po prostu patrząc już przez pryzmat doświadczenia, no to owszem, powiedzmy ci na początku mieli mniejsze stawki, ale ja też wtedy nie wiedziałem aż tyle o marketingu i o pisaniu powiedzmy tych ofert, co wiem teraz. Więc no jakby to zależy. Zależy. Ja to jako ciekawostkę wtrącę, że miałem kiedyś taką rozmowę. Ta rozmowa się skończyła tragicznie traumą, którą muszę przeprowadzać na terapii, gdzie kampania była z potencjałem na sprzedaż 1 do 2 milionów. Ja powiedziałem za ofertę 2000. Powiedziałem 2000 za ofertę, ewentualnie jakoś wiesz, jakiś ewentualnie mniej podstawy plus jakiś bonusik za jak będzie dobra sprzedaż. Nie? I klient powiedział, że chyba z chuja spadłem z takimi stawkami. Znaczy, nie dosłownie, ale dał mi do zrozumienia, że no, stary, chyba cię pogięło. Paweł Tkaczyk tyle pieniędzy nie bierze za taką ofertę. Nie? W ogóle to ja nie potrzebuję oferty. Idź i znaj swoje miejsce. Nie? Ja po prostu, wiesz, dało mi to do myślenia, ale wtedy postanowiłem właśnie, że się poduczę, zbuduję markę, zrobię wiesz, krok wstecz, nie? I wrócę do tego i będę to robił. Ale tutaj też padło jeszcze jedno ciekawe słowo, czyli za wysoko, za drogo. Co robisz? To jest z ciekawości, krótko zapytam. Co robisz, jak mówisz klientowi przykładowo 8 koła, a klient mówi, to za drogo. Nie dam tyle. Tyle to nie. Wiesz co, no dla mnie to jest wskazówka, że to ja coś zrobiłem po drodze źle, nie? Bo kiedyś na przykład miałem coś takiego, że albo brałem to do siebie, ale w takim złym kontekście, nie? Że powiedzmy, że nie jesteś tyle wart, że może rzeczywiście przemyśl te stawki, bo stary trochę już, wiesz, odlatujesz, może ci ego wywaliło, nie? Albo coś w tym stylu. Natomiast teraz po prostu traktuję to bardziej jako taką wskazówkę, że no najwyraźniej czegoś mi tu brakuje, być może, nie wiem, jeszcze ta marka osobista, znaczy być może, akurat co do marki osobistej, to wiem, że jeszcze dużo tutaj muszę i mogę zrobić, bo ja jakoś tam w internetach się specjalnie nie udzielam, więc być może to, być może faktycznie, nie wiem, nie pokazałem tej wartości w rozmowie, nie, powiedzmy z tym klientem, ale jakby powiem ci szczerze, że jak nie pamiętam z ostatnich 2 czy 3 lat, żeby ktoś powiedział, że za drogo, nie, więc chyba nie jest jeszcze tak źle, bo ja też zawsze z tymi klientami rozmawiam przez telefon, bo no też jeżeli rzucisz taką stawką w mailu, powiedzmy jako wycena, no to możesz być pewien, że jakby będzie blok, nie? Że zaraz wszystko się odpali, co tylko on ma w głowie obronne i wtedy już jest ciężko, nie? Ciężko kogoś przekonać, ale kiedy rozmawiasz z tym klientem, dopytasz go o to, co on tak naprawdę chce, czego on potrzebuje, pokazujesz też podczas tej rozmowy swoją jakby ekspertyzę, no bo jednak no, siłą rzeczy gdzieś tam prawdopodobnie, nie wiem, odpowiesz jakoś na te jego pomysły, nie powiesz, że nie, no jakby być może, jakby nie wiem, to jest okej kierunek, ale być może gdybyśmy zrobili w ten i w ten sposób, to byłoby lepiej, bo robiłem to i wtedy to dało taki efekt, dzięki temu, no i tak dalej, nie? Więc wiesz, no ten klient też się wtedy do ciebie jest bardziej skłonny przekonać i dopiero wtedy też mówię, nawet nie pełną stawkę, tylko raczej operuję widełkami, tak żebym ja mógł się spokojnie zastanowić później. Mówię po prostu klientowi, że okej, ja już wiem wszystko jakby co się chciałem dowiedzieć i no i że po prostu wyślę mu maila już konkretnie z opisem tego, jak jakby ja pracuję, na czym się skupiam i tak dalej. Tam w tym mailu jest wtedy stawka już konkretna, taka wiesz, przemyślana, żeby to nie była taka kwota z D. I zazwyczaj ta wycena przechodzi, nie? Jakby jedynie co gdzieś tam jest takim punktem, nawet nie zgrzytów, nie nazwałbym to zgrzytem, tylko takim gdzieś tam zahaczenia, no to, że ja zazwyczaj pobieram jakby opłaty z góry, nie bawię się w coś takiego, że jakby rozliczamy się po kampanii czy coś w tym stylu, bo ja wiem, że
miałem sytuację ze dwa razy, gdzie powiedzmy umawialiśmy się na jakąś kwotę plus premię, nie? I potem ta kwota bazowa, podstawowa z premią, no wyszła pięciocyfrowa i już wiesz, już wtedy ci się odpala takie, kurczę, wiesz, tryb negocjacji, że może to jednak nie było tyle albo coś w tym stylu, nie? I jakby jest problem, nie? I potem najgorzej jest, że no opracowałeś się i jakby jest ryzyko, że powiedzmy nie dostaniesz, nie wiem, no dużej części z tej kwoty, nie? No bo tam te co do tej podstawy, no to tam zazwyczaj nie było żadnych problemów, dlatego się rozliczam właśnie z góry, no i jedyne tam ostatnio, co pamiętam może z ostatnich 2-3 lat, no to było tylko chyba dwóch klientów, którzy chcieli to 50-50 rozłożyć, nie? No to wtedy też się zgadzam, no bo też patrzę na to jakby z perspektywy tych osób, no, które mogły mieć różne doświadczenia jakby z copywriterami, nie? I czasem było tak, że powiedzmy ktoś, nie wiem, gdzieś tam zapłacił z góry, potem albo nie otrzymał tego, albo coś w tym stylu, albo się mu nie podobało i na przykład ktoś mu nie oddał pieniędzy za to, bo ja też mam taką zasadę, że jeżeli, nie wiem, wyślę klientowi ofertę, to też zdarzyło mi się chyba ze dwa razy. Ale jeżeli wyślę ofertę i ja widzę ewidentnie już po tym pierwszym rzucie poprawek albo tym, jak on do tej oferty podchodzi, no to już widzę, że nic z tego nie będzie, nie? Że ja mogę stawać na głowie, mogę to poprawiać po 10 razy, a i tak jakby nie dojdziemy do porozumienia, nie? Więc ja po prostu wtedy, teraz już mówię wprost, już bez żadnego jakiegoś owijania w bawełnę, mówię po prostu, że no najwyraźniej jakby to nie jest to, co jakby to nie jest ten kierunek, być może nie wiem, no ten styl jest nie taki, no on ma na to inny pomysł i wiesz, no ja też nie chcę wchodzić w taką sytuację, gdzie on mi potem powie, co ja mam napisać, nie, bo to jest bez sensu, nie po to mi płaci i mówię o tym wprost po prostu, że no widocznie tutaj te nasze wizje się rozmijają, robię korektę faktury, zwracam kasę i tyle, nie, i jakby dużo osób jest też zaskoczonych tym, jakby jak nieraz rozmawiałem z kimś, że takim podejściem i klienci też są zaskoczeni, bo oni myśleli, oni by, wiesz, już jeden mi chyba powiedział, że jak już dostał tą wiadomość, to on już na początku myślał, że już będzie ciężki bój o tą kasę, nie, albo coś w tym stylu i był potem zaskoczony, nie, że po prostu to tak szybko poszło. Ja nie chcę mieć po prostu ludzi gdzieś niezadowolonych, że ktoś zapłacił parę bądź paręnaście tysięcy i zostaje z tym i no i on z tym już nic nie zrobi, bo jemu się to nie podoba. Koniec końców pewnie napisze to samodzielnie, bo no to jest taki typ klienta, który nie znajdzie sobie marketingowca, nie znajdzie sobie copywritera, bo on zawsze zrobi to lepiej, nie? I wtedy nie ma szans, żeby mu dogodzić. Jasne. To teraz trochę od dupy strony, ale dwa następne pytania pomyślałem, żeby scalić w jedno, bo raz, że jesteś chyba jedyną osobą, którą słyszałem, jak mówi o Big Idea, o tym core koncepcie. I kolejne pytanie miało być o to, co czyni ofertę skuteczną. I wydaje mi się, że te dwa tematy, te dwa koncepty, te dwie rzeczy są nieodłącznie powiązane, że to Big Idea musi albo powinno w ofercie być, żeby oferta była skuteczna. Czy dasz radę nam coś o tym powiedzieć? Co czyni ofertę skuteczną i dlaczego Big Idea jest ważne? Wiesz co, to zacznijmy od Big Idea. Czym to jest w ogóle, bo jakby dużo osób myśli, że to jest jakaś ultra skomplikowana koncepcja, nie wiadomo skąd. Tak naprawdę to jest tak właściwie, ja to lubię nazywać reklama reklamy, nie? Czyli to ma być coś takiego, co w twoim kliencie wzbudzi taką ekscytację, takie, nie wiem, pożądanie, że będzie się chciał po prostu zapoznać z tym komunikatem. To jest tak naprawdę reklama twojej kampanii marketingowej, czyli to nie jest, nie wiem, nagłówek na stronie, ale coś, co po prostu przekazujesz, co jest takie elektryzujące. Nie wiem, dobrym przykładem Big Idea, takiego właśnie core konceptu, który wynika z czegoś, jest chociażby, nie wiem, najprostszy przykład to jest książka Tima Ferrisa, 4-godzinny tydzień pracy, nie? Bo kiedy kiedy weźmiemy sobie tą książkę, no to ona jest właściwie o delegowaniu zadań, nie? Ale Tim Ferriss wziął sobie
wiedział, że jeżeli, nie wiem, wyjdzie z tym w taki sposób, że jak delegować zadania, no to zresztą pewnie widziałeś nieraz takie książki, nie sądzę, żebyś ją, nie sądzę, żebyś jakąkolwiek zapamiętał jakoś szczególnie z takim tytułem, natomiast Tima Ferrisa zna pewnie większość osób, 4 godziny na tydzień pracy też pewnie sporo osób z takiego, no z tej otoczki marketingowo-rozwojowej i tak dalej pewnie albo słyszało, albo ma na półce. No i tam mówię, tam jest, to jest taki flagowy po prostu przykład tego Big Idea, nie? Gdzie nie, my nie mówimy o delegowaniu zadań, tylko Tim Ferriss mówi, jakby wyrwij się z tej charówki od 9 do 17, to chyba on, jakby wyrwij się z tej charówki, przestań, pracuj tylko 4 godziny tam tygodniowo, no i tam dołącz do tych wszystkich bogaczy, którzy, na których tak patrzysz, nie, czy to tam może nie na Instagramie, bo wtedy Instagrama chyba jeszcze nie było, ale odniósł się właśnie do tych takich pragnień, nie, czyli to jest taki po prostu pomysł. Inny przykład, jakby, no to mamy powiedzmy hasło Donalda Trumpa nawet z kampanii prezydenckiej, jak on tam startował kilka lat temu, czyli uczyńmy Amerykę znowu wielką, nie? Czyli to też nie jest jakieś konkretne hasło wyborcze, tylko, ale to jest coś, co tych ludzi, którzy gdzieś tam widzą, że ta Ameryka nie jest tak silna jak kiedyś, a chcieliby, żeby znowu była, no to to ich porwało, to ich jakby dlatego poszli do tych urn, nie? Czyli to był właściwie pomysł, to nie był jakiś jego konkretny postulat w kampanii, że damy, nie wiem, 500+, albo jakieś inne rzeczy, tylko właśnie taki core koncept całej tej kampanii, który był ekscytujący dla tych ludzi, który w jakiś sposób pobudził ich do działania, nie? I to tak naprawdę teraz, w najbliższych, podejrzewam, miesiącach i latach, w dobie czata GPT i w ogóle sztucznej inteligencji, no to będzie kluczowe na większości rynków, nie? No bo już nie będzie wystarczyło powiedzieć, nie, tak jak powiedzmy, ja tylko w tym tygodniu widziałem, powiedzmy, oferty, jak napisać e-booka i go sprzedać. No to widziałem tych reklam chyba z 10 i to były różne osoby, ale generalnie one brzmią to samo, tylko różnią się grafikami, nie? Ale hasła w stylu, jak napisać e-booka i go sprzedać. No i tyle, nie? Jakby czym to się wyróżni? Jak chcesz zdobyć w takim razie uwagę tej osoby, skoro ona widziała już 10 podobnych haseł, nie? W tym tygodniu. No i teraz twoim zadaniem i zadaniem właśnie core konceptu jest zrobić coś takiego, opakować to w jakąś taką fajną ideę, w takie zupełnie coś nowego, coś innego, nie? Żeby to nie brzmiało jak kolejny taki sam komunikat, który ta osoba, ten klient widzi już w tym tygodniu set razy i już mu się odbija, tylko żeby to było coś, o, tego jeszcze nie widziałem, nie? I on wtedy klika i ty mu jesteś w stanie dopiero wtedy sprzedać jakby swoją wizję, już wtedy dokładnie to opisać, już dać konkretny nagłówek, opakować to w jakiś sposób, ale najpierw, żeby tak się mogło stać, no ta osoba musi po prostu w to kliknąć, nie? I tutaj nagłówek, sam nagłówek nie wystarczy, bo nagłówek to jest tylko, no nagłówek, nie? I zazwyczaj bez połączenia z Big Idea i unikalnym mechanizmem na konkurencyjnym rynku, no to będzie brzmiał tak samo jak u reszty klientów, więc to bym dał jako taki główny ten, jako taki jeden z głównych punktów, jeżeli mówimy o skuteczności oferty na zatłoczonych rynkach, nie? Bo ty właśnie pytałeś o to, znaczy pytałeś albo mówiłeś, że czy musi być. Ona nie zawsze musi być, bo tak naprawdę jeżeli masz jakby jakiś taki, nie wiem jak to nazwać, żeby to dobrze zabrzmiało, innowacyjny produkt, coś nowego, coś, co czego klienci faktycznie jeszcze nie widzieli, nie ma, nie wiem, jest to taki błękitny ocean, nie ma tam jeszcze jakiejś tam konkurencji i tak dalej, no to wtedy rzeczywiście nie trzeba się jakoś specjalnie napocić nad tym, żeby coś sprzedać, nie? Wystarczy prosty komunikat zazwyczaj, jakiś faktycznie dobry nagłówek, mocniejszy i jakby klienci się znajdą, ale no kiedy popatrzymy na te rynki, które teraz już za sprawą tam przykładowo, tak jak ja działam głównie w branży kursów online i tam piszę te oferty, no to, czy suplementy, no to już masz, wiesz, do czynienia z
parę dziesięcioma przynajmniej takimi samymi produktami, które inaczej, które dowożą teoretycznie te same rozwiązania, nie? Bo w oczach klienta one jakby są identyczne. Mogą oczywiście tam różnić się już później, nie? Na przykład merytoryką i w ogóle tym, co tam ktoś daje w środku, tylko klient tego nie widzi. On patrzy i widzi, że to jest to samo, a jak to jest to samo, no to po co ja mam przepłacać? To wezmę sobie ten za 99 zł zamiast tego za 999 zł, nie? I proste. I to tak naprawdę będzie decydować w dużej mierze o tym, czy ktoś jest w stanie raz zainteresować się kampanią, a później zapoznać się z całą resztą, nie? Nie jest to jakby też taki czynnik, który ci sprzeda od razu wszystko, bo tak jak mówiłem, to jest ta główna idea, która ma pociągnąć tych ludzi, nie? No i potem od ciebie zależy, czy faktycznie ty masz ich czym porwać. Czy masz czym porwać, wyróżnienie się na zatłoczonym rynku. Nie ukrywajmy, rynek kursów copywritingu jest zatłoczony, a mimo to stworzyłeś Mind Hijacking Copy. Jakbyś miał nam zareklamować ten kurs, jakbyś miał nam go sprzedać, powiedzieć, pokazać ten unikalny mechanizm, te big idea, czym to się różni, dlaczego tak akurat to, a nie jeden z 28 innych, czy to w ogóle jest kurs copywritingu, czy to jest kurs czegoś innego, czy to w ogóle nie jest kurs, jakbyś mógł nam o tym opowiedzieć i zareklamować, czyli sprzedaj mi ten kurs. Nie wiem, czy ci go sprzedam, bo nie wiem, czy jesteś jakby w mojej grupie docelowej tak naprawdę. Ja go kieruję do no głównie trenerów, do osób, które sprzedają coś na rynku online'owym. Do copywriterów też, chociaż trochę mniej, jakby nie jest to moja główna grupa docelowa, bardziej celuję właśnie w twórców kursów online, jakby osoby, które zajmują się marketingiem, czy też copy sprzedażowym, ale to już tak, no to jest dość mała grupa wbrew pozorom w Polsce. No więc tak, jakby założenie tego produktu jest takie, że ja zauważyłem jeden główny problem na rynku, a mianowicie to, że większość osób, w tym copywriterów czy twórców kursów online, sprzedaje, nie sprzedaje, tylko korzysta z różnego rodzaju tam szablonów, formuł i tak dalej. Nie, oni sobie tam kupują, od, powiedzmy, jest jakiś tam pan marketer, sprzedaje jakiś tam super, nie wiem, zbiór chwytliwych nagłówków, czy tam powiedzmy jakiś proces sprzedażowy. No i z tymi procesami jakby i nagłówkami, szablonami, takimi typowo, nie wiem, szablon oferty, nie? Gdzie na przykład masz tylko wstawić tam ten informację o swoim produkcie, no podmieniać pewne rzeczy i jazda, nie? No i z nimi jest taki problem, że oprócz ciebie te szablony dostaje też, wiesz, 100, 200 czy 500 potencjalnych twoich konkurentów, nie? I zaczynacie naparzać w ten rynek tak naprawdę tym samym. No i wtedy zachodzi takie zjawisko jak symetria informacji, bo jakby, które polega na tym, że klienci widząc po prostu u jednego, drugiego, trzeciego, czwartego twórcy bardzo podobny schemat sprzedażowy, czy też bardzo podobny schemat samej oferty, czy przykładowo, no dobra, zostańmy przy tym schemacie tej oferty, zaczynają się na niego uodparniać, nie? Czyli jest ta symetria informacji polegająca na tej zasadzie, że oni tak naprawdę już wiedzą, wchodząc na tę ofertę, wiedzą, że zaraz będziesz im tutaj opychał i to w chamski sposób, nie? Więc wszystko się odpala i takie oferty są coraz mniej skuteczne, nie? No bo jeżeli ktoś, wiesz, scrolluje sobie w Facebooka, widzi kolejny ten sam szablonowy nagłówek, czy powiedzmy wejdzie na ofertę i widzi, że to jest trochę jak od wzoru odciśnięte, no to odpala się ta reakcja obronna i on nawet się z tym nie zapozna. Nawet jak jest w grupie docelowej, no to on już jest taki nastawiony na aha, dobra, zaraz mi tu będą próbować coś sprzedać, przejrzę, ale generalnie już, no to nie jest intencja zakupowa, nie? I to, co ja zauważyłem, no to właśnie, że te osoby, które korzystają głównie z tych szablonów, tych takich formuł gotowych, no to tak, biorą tą formułę, ona działa przez jakieś 2 miesiące, potem przestaje działać, no bo wiadomo, że jeżeli klienci jakby widzą, ludzie po prostu na rynku, jakby jak to funkcjonuje, no to przestają na to reagować, więc zaczyna się szukanie kolejnej cudownej techniki. No i
ten marketer, który nam na początku sprzedał te formuły, sprzedaje nam teraz aktualizację, no bo on już wie, co zadziała i tak dalej, więc koniec końców taka osoba po prostu tak naprawdę, kiedy ty biegasz od tej formuły do formuły, no to ona najwięcej na tym zarabia, a zarabia dlatego, że potrafi myśleć. I ja w Mighty Jacking Copy uczę przede wszystkim myślenia, czyli to nie jest jakby kurs, nie wiem, jak napisać ofertę sprzedażową i jak napisać tam, nie wiem, nagłówek i tak dalej, to tam jest, nie? No bo na ofercie sprzedażowej dłuższej najprościej po prostu pokazać pewne rzeczy, nie? Jakby czy to Big Idea, czy unikalny mechanizm, natomiast to później może być oczywiście stosowane do różnych krótszych form, czy tam do mailingów, do postów na Facebooka i tak dalej, i tak dalej. Natomiast cały clue tego kursu polega na tym, że uczy cię myślenia. Nie uczę nikogo, jak po prostu, nie wiem, odcisnąć sobie od szablonu kolejną taką samą ofertę, tylko uczę, w jaki sposób właśnie wyróżnić się na tle tych wszystkich szablonowców, którzy gdzieś tam, no po prostu, wiesz, podczas gdy oni się będą napierdzielać między sobą, to ty wiesz, czemu coś działa, jaki jest mechanizm, że tak powiem, całej oferty, jak powiedzmy wyróżnić się na tym rynku przy pomocy na przykład unikalnego mechanizmu, bo widzisz powiedzmy, że aha, dobra, oni powiedzmy sprzedają to tak, ale ja bym może w takim razie zrobił to w inny sposób, nie? Że na przykład moje podejście może zadziałać, bo zastosuję to i to, nie? Że powiedzmy odwracasz wtedy, zaczynasz wychodzić przed szereg i najlepsze jest to, że w pewnym momencie, wiesz, ty nie potrzebujesz jakichś takich wzorów, nie? Że owszem, masz jakąś strukturę, no bo jest jakaś struktura powiedzmy oferty sprzedażowej, której się jakby warto trzymać, no bo no nie zaczniesz jej od tyłu, nie? Od tam powiedzmy gwarancji i potem cena i tak dalej. Nie, w odwrotnej kolejności tego nie zrobisz, więc jakaś struktura jest tych elementów, natomiast to, jakie jest twoje właśnie big idea, ten core concept, jaki masz unikalny mechanizm, czyli to, co cię odróżnia tak naprawdę od 100 innych osób na rynku, no to to już jest twoje, nie? I ty nie jest w stanie tego ktoś skopiować. Znaczy inaczej, on może to skopiować, natomiast bez znajomości mechaniki całego tego procesu i tego, co ty tam tak naprawdę zaszyłeś w tym, to u niego nie będzie działać, nie? A jeżeli masz taki sam szablon oferty, jak na przykład, nie wiem, osoba swojej konkurencji, no to jak chcesz się wyróżnić, nie? Zaczyna się taka tempa perswazja, czyli powiedzmy mam nagłówek, jak zarobić 100 tysięcy w tydzień, no to zmienię na 200, bo może wtedy zadziała, nie? I wiesz, zaczynasz lawirować nagłówkami, to jakieś takie niebotyczne gwarancje typu, nie wiem, jeżeli po roku się zgłosisz, to ci oddam 3 razy więcej tych pieniędzy, gdzie tak naprawdę taką gwarancją obniżasz swoją wartość, a nie ją zwiększasz w oczach klienta, no bo wbrew pozorom, jeżeli rzucasz takimi hasłami, no to też z drugiej strony w podświadomości drugiej osoby może być coś takiego, że aha, czy jest jakieś ryzyko w takim razie, skoro tak usilnie mi to próbuje wepchnąć już wszelkimi możliwymi sposobami, więc dlatego mówię, nie uczę nikogo, jak zostać copywriterem, jak zostać, nie wiem, marketerem i tak dalej, uczę po prostu myślenia, żebyście mogli sprzedawać te produkty, wyróżniając się na rynku, nie? Ale wyróżniając się nie jakby chwytliwym nagłówkiem, tylko w jaki sposób opakować pewne rzeczy, bo to będzie szczególnie potrzebne teraz w dobie ChatGPT, nie? Gdzie treści może naprodukować multum każdy, ale tę treść klient, żeby na nią zareagować, musi skonsumować. Żeby ją skonsumować, musi ją zauważyć. I tu tak naprawdę wchodzi siła tego kursu, nie? Czyli nikt cię nie zauważy, jeżeli znowu korzystasz z tego, co korzystają wszyscy. Ale jeżeli nauczysz się myśleć, jeżeli nauczysz samodzielnie po prostu budować pewne komunikaty, całą tą komunikację z własnych klocków, które będziesz w stanie dostrzegać i odpowiednio układać, no to wtedy raz, że się wyróżniasz, dwa, że klienci też widzą coś innego niż właśnie jak napisać e-booka i sprzedać go w internecie, nie? No i jakby wszyscy mówią o tym, jak napisać e-booka, ale co innego, jeżeli masz na przykład, nie wiem,
dobry, unikalny mechanizm, jakiś sposób, który na przykład pomaga tego e-booka napisać, nie wiem, 2 tygodnie, poukładać go odpowiednio, żeby on tam jeszcze sprzedawał ci już jakieś produkty i tak dalej. No to oczywiście trzeba by to poukładać, natomiast kwestia sprowadza się do tego, żeby nauczyć się myśleć marketingowo. Jak się nauczysz myśleć, to wtedy żadne szablony ani formuły ci nie będą potrzebne i niezależnie od tego, czy jesteś twórcą online i powiedzmy sprzedajesz swoje produkty, no to będziesz wiedzieć, jak robić to lepiej. No bo tak naprawdę tworzenie produktu, no to powinno się zaczynać od unikalnego mechanizmu i big idea i dopiero wtedy tworzysz pod to produkt, a nie, że ty potem dopasowujesz komunikację. W każdym razie chodzi o to właśnie, żeby nauczyć się myśleć. Jak umiesz myśleć marketingowo, to wtedy nagle te szablony to traktujesz bardziej jako taką, nie wiem, może inspirację, albo też wiesz, co w nim nie działa, nie? Jesteś w stanie sobie to zmienić. Takie uporządkowanie, że co potrzebne, jak ta checklista w samolotacie. I to co mówisz, można podsumować tym powiedzeniem. Chyba Erasm z Rotterdamu powiedział, że w krainie ślepców jednooki królem, że wiesz, kiedy nikt nie widzi, a ty masz jedno oko, no to kurde, jesteś przed wszystkimi. Dokładnie, nie? Coś w tym stylu. Ja to nazywałem w jednej z ofert, jak pisałem, bo tam też testuję różne podejścia, to taki marketingowy szósty zmysł, nie? Że po prostu nie jesteś taką kolejną owcą, która gdzieś tam podąża po prostu za wszystkimi tymi samymi rozwiązaniami, tylko wiesz, co tak naprawdę w nich działa bądź nie działa, nie? No bo to też jest kwestia tego, że właśnie ci, którzy sprzedają zazwyczaj jakieś tego typu rzeczy, no to oni właśnie mają te umiejętności, nie? No i jedna osoba będzie mieć to gdzieś tak trochę wbudowane w głowę, że tak powiem, a niektórym no trzeba to pokazać, że to działa w taki sposób i wtedy dzieje się to i nagle coś klika, nie? I nagle się okazuje, że faktycznie, nie? Że powiedzmy bazując na tej intuicji zarabia się dużo, dużo więcej, aniżeli właśnie odrysowując sobie coś od szablonu. Pamiętam w psychologii sprzedaży Brian Tracy pisał historię takiego gościa. Czytałeś? Też polecam. Tak, początek jest trochę ciężki, taki trochę ogólnikowy, ale potem jest złoto. I on pisał taką historię gościa. Sprzedawali szyby do samochodów, nie? I jeden przyszedł gościu do roboty i po roku on wykręcał kosmiczne jakieś wyniki. Jakieś nierealne liczby po prostu. I spytali się go, ty stary, co ty robisz na tych prezentacjach z klientami, że ty trzepiesz taki hajs, że masz taką skuteczność? Pokaż mi, jak wygląda twoja prezentacja handlowa. Podczas gdy wszyscy handlowcy w tej firmie, wiesz, szli z tą szybą do klienta i pokazywali, proszę, to jest szyba, ta szyba jest twarda i wiesz, te wszystkie komunikaty. Ten koleś brał szybę, brał młotek, kładł szybę na biurku klienta i mówił, patrz pan, je. I ona się rozbiła bez ostrych kantów. I o to ludziom chodziło. I ludzie to brali. No i później wprowadzili to jako standard w całej firmie, że wszyscy już brali szybkę, brali młoteczek i je budy. I po pewnym czasie ten koleś znowu zaczął kręcić kosmiczne wyniki. I ci dyrektorzy sprzedaży, no jak to jest możliwe? Przecież wszyscy już to robią, że wszyscy chodzą z tą szybką i rozbijają ją młotkiem. A on wpadł na taki pomysł, że zamiast samemu rozbijać szybę młotkiem, dawał klientowi szybę, dawał młotek i mówi, bij pan. I go klient sobie, wiesz, bije, nie? I tak, no patrz pan, nie ma ostrych kantów, nie? Chcesz pan szybę? No, biorę szybę. Proste, także to nie? Jest to myślenie, o którym mówisz. Dobra, wymęczyłem cię trochę. Przechodzimy teraz do tych śmiesznych pytań, czyli najtrudniejszy merytorycznie tekst w twojej karierze, nad którym tak się upociłeś, że będziesz to pamiętał do końca życia, albo wyparłeś to z pamięci. Wiesz co, najtrudniejszego merytorycznie to chyba nie było. Znaczy, wiesz co, inaczej, czy się umęczyłem, nie odbieram tego tak, natomiast to było najtrudniejsze, to było właśnie jak zacząłem prowadzić kampanię w branży kryptowalut, a nie robiłem tego wcześniej, no to trzeba było bardzo szybko tą wiedzę właściwie na bieżąco zdobywać, żeby też głupot nie pisać, żeby tych poprawek tam nie było, jakichś takich merytorycznych, wiesz, że ktoś bierze i ewidentnie jest to no, do wywalenia albo do zmiany całkowitej, więc to było tego typu zlecenie, a tak to chyba nie pamiętam. Ja też, wiesz, copywriting sprzedażowy z grubsza będzie się opierał zazwyczaj na bardziej na przekonaniach i gdzieś tam emocjach, bo też jakby dużo osób myśli, że tu trzeba, wiesz, dać jakiś takiego mięsa w tej ofercie, że wiesz, trzeba trochę zanudzić tego klienta gdzieś tam jakimiś faktami, a tak naprawdę to bazuje właśnie na tej
na tych przekonaniach, na emocjach, nie? Więc bardziej rysowanie wizji po prostu przyszłości, aniżeli jakieś tam merytoryczne rzeczy. Ale no mówię, jeżeli chodzi o ten, o tego typu tematy, to krypto, no to było wtedy najciężej, bo trzeba było to naprawdę szybko się w to wdrożyć. Jasne. To teraz moje ulubione pytanie o najgorszego klienta, o którym możesz powiedzieć oczywiście publicznie, albo o którym chcesz powiedzieć publicznie. Wiesz co, najgorszy klient to w sumie tylko jeden, to było parę lat temu. To też była oferta, ale nie będę mówił jakby z jakiej branży, żeby tutaj nie było jakby identyfikacji, bo to są też specyficzne rzeczy, więc łatwo byłoby gdzieś tam dojść. Natomiast to była oferta, gdzie właśnie to był ten typ klienta, któremu no wiem, że nie dogodziłbym, że tak powiem, nie? Jakby co bym nie zrobił z tego względu, że tam było multum poprawek, wiesz, właśnie takie czepianie się jakieś tam o przecinki, o szyk zdań i tak dalej, nie? Wiesz, ja tam wtedy jakby zostałem wyzywany, w ogóle zmieszany z błotem i wszystko, co tylko można było, ale wiesz, ale to wtedy jeszcze było tak trochę na, może nie na początku, no ale powiedzmy nie miałem tej pewności siebie, którą mam teraz. No i wiesz, i czytasz coś takiego, czytasz coś takiego, no i sobie myślisz, kurde, może rzeczywiście coś w tym jest, nie? No i dobra, no to wiesz, jedna seria poprawek, druga, trzecia, czwarta, no i cholera dalej nie gra, nie? No więc sobie myślę, dobra, nie odnosi się tu jakby do kwestii merytorycznych, tylko do właśnie stylistyka i tak dalej, no to wysyłam w takim razie tekst do sprawdzenia, do korekty. Już taki, wiesz, tam Michał Szafrański chyba u nich korzystał też z tego, z korekty. No to myślę, kurczę, no to chyba mają tych książek na rozkładzie, no jest profesjonalnie, nie będzie żadnych tam problemów, nie? Ja o tym klientowi nie mówiłem, wysłałem to do tej korekty. Tam oni tam poprawili jakieś pierdoły już wtedy, nie? Bo to już zostało tam niewiele. Odesłałem i dalej było źle. więc jakby no wtedy już wprost powiedziałem po prostu, że no jakby raz, że powiedziałem wprost, że no nie pasuje mi taka komunikacja, że okej, nie, że on się może nie zgadzać jakby z tym, co ja tam napisałem i dla mnie to jest w porządku, bo to się nie musi nikomu podobać i tak dalej. Natomiast no jakieś takie już mieszanie z błotem i tego typu rzeczy, no to już nie za bardzo. Ja po prostu nie widzę dalej tej współpracy, rozejdźmy się, że tak powiem, w pokoju w miarę. Zwracam mu kasę, nie chcę mieć jakby nic wspólnego, natomiast nie powiem, bo to mnie wtedy rzeczywiście pokojowo jakby się rozeszliśmy, wszystkie tam pieniądze zostały zwrócone, on tam nawet mnie jeszcze potem przeprosił, bo chyba trochę jakby zrozumiał gdzieś, że się zagalopował, no ale nie powiem, bo ubodło mnie to, długo to we mnie potem się działo i ja wtedy zrobiłem coś takiego, że jakby poszedłem do jego konkurencji, takiej największej, i powiedziałem, że napiszę ofertę za darmo, nie? Ale żeby, wiesz, ale żeby skosić jakby, znaczy skosić, no nie skosić, nie, no bo to nie miało nic złego na myśli tutaj, nie? Ale po prostu, wiesz, napisałem ją w bardzo podobnym stylu, żeby tylko po to, żeby gdzieś sobie wewnętrznie też udowodnić, że miałem rację, nie? Bo tam nawet nie chodziło o to już, że wiesz, że on miał tam jakieś zdanie o mnie, bo to jest jakby, ma do tego pełne prawo. No tylko wiesz, tylko ja chciałem mieć pewność, że to moje podejście było dobre, żeby potem nie mieć jakiegoś takiego poczucia, że kurczę, a może rzeczywiście coś tam ze mną jest nie tak i tak dalej, nie? Więc no, nie wiem, na ile to było dojrzałe, niedojrzałe, ale wtedy faktycznie poszedłem do konkurencji, no i się okazało, że faktycznie kierunek był zajebisty, bo tam pamiętam, że wygenerował nawet fajny hajs na tym, bo produkty były bardzo podobne, nie? Produkty i usługi mieli bardzo podobne, więc jakby myślę, że wskaźnik był całkiem spoko, tym bardziej, że byli też na podobnym poziomie, jeżeli mówimy o marce osobistej, więc nie było tak, że tamten miał, powiedzmy, nie wiem, zasięgi już jakieś kolosalne i tak dalej, tylko to było wszystko w miarę takie podobne, no ale była to konkurencja, więc to taki mój jakby taka prywatna vendetta. Dobre, podoba mi się. Ale nie, my tego potrzebujemy tak naprawdę, bo też miałem te sytuacje, wiesz, co ci mówiłem wcześniej z tą ofertą za dwa koła, że klientka mówi, że sorry, ale ty w moich oczach nie jesteś tyle wart.
Potem miałem gościa, który mnie autentycznie po prostu zbluzgał. No, nie chcę tutaj rzucać mięsem. Gdzieś tam o tym opowiadałem w swoim odcinku. I wiesz, i tak siedzisz i myślisz sobie, kurde, czy ja faktycznie jestem taki słaby? Ale później dotarło do mnie, to raczej są wyjątki od reguły, a nie reguła. No bo generalnie o wiele więcej mi się zdarza, że znaczy zdarza, o wiele częściej mam sytuację, że klient jest przezadowolony, że klient jest bardzo zadowolony i klienci klienta są zadowoleni. No to co tu jest? To ze mną tu jest coś nie tak, czy z tymi osobami jest coś nie tak? I tak sobie to roztłumaczyłem. No tak, no i to jest najlepsze podejście, nie? No jakby myślę, że najgorsze, co może się zdarzyć wtedy, kiedy ktoś coś takiego otrzyma, no to jak jest na przykład na początku gdzieś swojej drogi, gdzie jeszcze nie ma tylu tych potwierdzeń, nie? Gdzieś tam po drodze nazbierał. Chociaż i nawet jak masz potwierdzenia, to i tak gdzieś cię to zaboli, ale łatwiej sobie to wszystko jakby rozkminić troszeczkę, nie? Że kurczę, przecież masz tu, zajrzysz tam do tej fakturowni z iloma klientami, nie wiem, współpracowałeś i tak dalej, masz tyle wystawionych tych, tyloma współpracujesz, wiesz, długo już i tak dalej, i to jest dopiero pierwsza osoba, no to łatwiej sobie przetłumaczyć, że kurczę, to raczej z nim jest coś nie tak niż ze mną, nie? Ale jak nie masz takiego, że tak powiem, zaplecza, no to wtedy rzeczywiście łatwo takie wątpliwości, nie? A tu ta pewność siebie, szczególnie jeżeli mówimy o kopie sprzedażowe, no to będzie ważna, nie? Żeby gdzieś tam zrobić coś tak nieszablonowo, żeby się nie w tych swoich takich trochę później wątpliwościach nie pogubić, nie? Że zaczynasz grać tak bardzo bezpiecznie, a przez to no niestety zaczynasz tracić. Kolejne pytanie, Paweł. Co tobie dało największego boosta w karierze? Co było takim game changerem? Co w największym stopniu wpłynęło na rozwój? To wiesz co, takim jakbym, no nie, powiem o tym, co mi jakby jako pierwsze przychodzi do głowy. No to jako pierwsze to zdecydowanie po prostu odkrycie tego copywritingu takiego sprzedażowego, ale w wersji takiej amerykańskiej, nie? Czyli takiej, jakiej większość osób to postrzega jako takie mango, nie, i tak dalej, jakby takie mocne oferty, czasem wręcz takie przesadzone jakieś stwierdzenia i tak dalej, bo o ile te oferty, powiedzmy, nie wiem, sprzed parunastu lat, czyli przez tej ery już teraz, zanim tam weszły wszystkie TikToki i tak dalej, i kierowane na rynek amerykański, one brzmią komicznie w niektórych wydaniach, tak jednak no, one działały, nie? Pewne mechanizmy, nawet nie pewne, tylko te mechanizmy, które tam zostały zastosowane, jeżeli potrafisz je rozgryźć, i tu znowu wracamy do tego myślenia i rozkminiania, jeżeli potrafisz po prostu dojrzeć, co w tej ofercie zadziałało, no to jesteś w stanie to przenieść tu, na ten grunt, na ten obecny, nie? I myślę, że właśnie od tego momentu, jak się zacząłem interesować bardziej właśnie tym rynkiem amerykańskim, pomimo że ja wtedy jakby angielskiego ni w ząb nie znałem sobie, to tłumaczyłem w Google Translatorze, to mi dało takiego największego boosta, nie? Bo na początku rzeczywiście przeszedłem przez ten etap, gdzie wiesz, chciałem kopiować to jeden do jeden, w sensie co oni tam wtedy robili, nie wiem, 20 lat temu do dziś, no i oczywiście to nie działało, no bo nie miało prawa działać, ale potem właśnie jak poodkrywałem te kursy jakieś takie, których się to mówiło o tym więcej, o właśnie Big Idea, o tych unikalnych mechanizmach, no to wtedy zaczęło mnie to tak naprawdę jarać, bo nagle się okazuje, że wiesz, ten copywriting to nie jest właśnie takie tempe pisanie, że nawet nie tempe, bo to jest złe słowo, że to ma być takie ładne, że wystarczy tą ofertę tylko ładnie napisać i te argumenty, o, no to ci pomoże w tym i w tym, no to ci pomoże w tym i w tym, dzięki temu coś tam, nie? No to są takie bardzo proste argumentacje, nagle się okazało, że to da się, że to jest wręcz takie naukowe, nie? Że musisz przysiąść do tego, rozkminić. I zaczyna się taka fajna gra, bo teoretycznie masz, wiesz, produkt, który jest na zatłoczonym rynku, masz w cholerę konkurencji i musisz to sprzedać, nie? Więc no jakby to mega napędza, nie? I od tego tak naprawdę się zaczęła taka frajda tym copywritingiem i tym, że pomimo tego, że no czasem było cholernie ciężko, I się nie chciało, to jednak gdzieś ta motywacja, ta ekscytacja tym gdzieś to popychało do przodu, więc jakbym miał jednego takiego boosta wymienić, to byłoby to. Ciekawe, myślę, że to takie też nietypowe dosyć podejście i takie niepolskie. Myślę, że w Polsce to tak jest trochę kompletnie inna mentalność, ale
Może jeszcze kiedyś będzie okazja pogadać o różnicach w mentalu amerykańskim i polskim. A zbliżając się ku końcowi, ostatnie pytanie merytoryczne o jedną radę dla początkujących copywriterów od Ciebie. Co by to było? To w kontekście tego, jak zmienia się rynek i jak może on wyglądać właśnie, biorąc pod uwagę właśnie sztuczną inteligencję i tak dalej, no to, to bym radził właśnie nauczyć się raz, że myśleć marketingowo, wyjść poza te ramy takich prostych tekstów i przede wszystkim zacząć oferować klientowi coś więcej niż same teksty, nie? Bo teraz już jeżeli mówimy o takich prostych tekstach, no to te tak zwane modele językowe, te jak one się nazywają, po polsku chyba w takim luźnym tłumaczeniu są duże modele językowe, tak się to chyba nazywa, to one mają wbrew pozorom bardzo duże możliwości już, jeżeli mówimy o pisanie tekstów, jeżeli mówimy o konstrukcji jakąś tam jakby komunikatów i tak dalej, więc jeżeli ktoś opiera tylko swoje zdanie na takiej zasadzie, że on to się w sumie jeszcze nie musi jakoś tutaj śpieszyć z rozwojem albo w ogóle nie ma się czego martwić, bo ChatGPT robi błędy albo jest taki czy inny, no to kiedy się spojrzy właśnie na całą tą otoczkę ze sztucznej inteligencji, no to się można bardzo szybko dojść do wniosku, że tych takich najmniejszych, tych malutkich copywriterów dostarczających tych najtańszych tekstów, no to zostaną bardzo szybko wytępieni, nie? Już tak brzydko mówiąc, ale no po prostu czasem, kiedy wejdzie jakby funkcjonalność tych dużych modeli językowych do takiego bardziej ogólnodostępnego świata, że tak powiem, że każdy będzie sobie mógł z tego korzystać, no to będzie coraz trudniej, nie? I druga sprawa, że też nawet jeżeli to nie wygryzie w całości pewnej grupy, no to też trzeba brać pod uwagę, że od razu obniży próg wejścia po prostu do branży, więc wtedy owszem, możesz mieć nadal pracę, ale będziesz zarabiać o 50% mniej, no bo pojawi się taka konkurencja, że no, klienci będą mogli sobie przebierać, nie? Bo jakby nie ma różnicy, to po co przepłacać. Więc ucząc się po prostu zasad marketingu, wychodząc przed szereg, proponując tym klientom trochę więcej, wystarczy generalnie na ten moment trochę więcej zaoferować niż inni, czyli nie takie właśnie wyklepanie tych znaków, tylko podejście takie bardziej strategiczne, marketingowe, żeby to generowało te pieniądze, no to myślę, że takie osoby nie mają się co bać. Mocne. Myślę, że wiele osób powinno to usłyszeć, że trzeba się brać do roboty, trzeba się wyróżnić, trzeba dać coś więcej, choćby to zaangażowanie, którego jakby technologia do przodu nie poszła, AI nie da. Dokładnie. Wklepać. Paweł, ja Ci za dzisiaj wstępnie dziękuję. Gdzie Cię można znaleźć w internecie? Gdzie mnie można znaleźć? No, najszybciej to pawelcisek.com i tam już jest jakby, można sobie wybrać ścieżkę, czy do newslettera, czy po prostu gdzieś tam do jakiegoś tam wideo, czy coś w tym stylu. Także ja generalnie jestem też na Instagramie, na Facebooku, ale no, tam się jakoś do tej pory nie było okazji jakoś zbytnio poudzielać, więc ta strona to jest najlepiej, jakby taki punkt, gdzie mnie można najszybciej znaleźć, dopisać się gdzieś i tam mniej więcej śledzić, co tam robię, mniej lub bardziej ciekawego. Super, dzięki wielkie, dużo mięsa. Jak będę miał ubaw przy montowaniu, to na pewno coś, jakieś roleczki się powycina, to sobie wrzucisz na tego martwego Instagrama, tak samo jak i ja. Ale dużo, dużo wiedzy, dużo, dużo mięsa. Także ja w imieniu widzów i słuchaczy Ci dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa. Ja też dziękuję i Tobie za zaproszenie i wszystkim widzom i słuchaczom, którzy tutaj dotrwali do końca. A ja z kolei mam nadzieję, że gdzieś w pewnych tematach wydaje mi się, już czuję, że za bardzo właśnie uciekłem w te swoje dygresje, że jakby chciałem dzielić włosa na 10 części, ale to być może jakby dzięki temu, że parę tych wątków się pootwierało, no to może jeżeli będzie opcja gdzieś tam je podomykać innym razem, to nawet lepiej, być może będą jakieś pytania albo coś w tym stylu, to bardzo chętnie. Super, jeszcze raz dzięki, siema. Dzięki, cześć.